wieczór, dzień dobry, witamy. Z tej strony Łukasz i Kamil. Tak jest, witamy Was. Miejmy nadzieję, że z jakością głosu będzie wszystko ok. W tej chwili będziecie słuchać transmisji z tego nowego mikrofonu, więc my go też jakoś testujemy i gdyby były zastrzeżenia co do tego dźwięku, co do tego głosu, to bardzo prosimy, to jest najlepszy moment, ażeby napisać. Jak nas słychać, czy słychać nas dobrze? Witam oczywiście wszystkich tych, którzy witali się do tej pory. Wprowadziliśmy Was taką nastrojową muzyką, troszeczkę oddającą klimat też tamtego dnia, czyli dnia 23 lipca 2009 roku. Dnia, który na stałe zapisał się na kartach polskiej meteorologii. Przede wszystkim dlatego, że siła zjawisk, jaka dotknęła obszar Polski południowo-zachodniej, następnie później w kierunku Polski centralnej, była bardzo znaczna, bardzo silna i generalnie gdybyśmy szukali podobnych zdarzeń na obszarze naszego kraju, byłoby nam niezwykle ciężko. Mhm. Tutaj Agnieszka pisze, że trochę cicho jesteśmy. Trochę cicho jesteśmy, to może tak, może bliżej mikrofon. Albo głośniej. Dobrze, bardzo dobrze. No właśnie, no to zależy chyba, jak to ma głośność ustawioną. Dla mnie ok. Ale teraz jest jakaś zmiana, przybliżyliśmy mikrofon. Słychać na 4+. Okej, jak na 4+, to jest dobrze. Więc zacznijmy. Zacznijmy od tego, żeby może... To znaczy tak, powiedzieliśmy, czego będzie dotyczyć transmisja. Transmisja dotyczyć będzie przede wszystkim troszkę wspomnień wyciągniemy od Łukasza, ponieważ Łukasz to jest człowiek, który tego dnia był w Polsce, był w Legnicy. Mnie niestety nie było. Obydwaj nie byliśmy aż chyba tak bardzo mocno zakręceni jeszcze na punkcie meteorologii, żeby zdawać sobie sprawę wtedy, czym było to zjawisko. Dokładnie. Traktowaliśmy, znaczy ja tego nie traktowałem w ogóle, zaraz Łukasz będzie mógł opowiedzieć o tym, jak on to traktował, ale podejrzewam, że gdybym był w tym czasie w Legnicy, traktowałbym chyba zjawisko jako taką po prostu burzę, która sobie idzie, popada, pogrzmi i tyle będzie. Więc na początku chcielibyśmy pokazać Wam dwa zdjęcia, ponieważ jest ogólnie bardzo duży problem z tym, ażeby odnaleźć jakiekolwiek informacje, jakiekolwiek zdjęcia z obszaru Dolnego Śląska. Pierwsze zdjęcie, które Wam pokazaliśmy, jest zdjęciem z Wielkopolski, więc na chwilkę je pominiemy, ale przede wszystkim interesują nas te dwa zdjęcia, ponieważ te dwa zdjęcia to są jedyne fotografie, jakie udało mi się znaleźć czoła układu, wielokomórkowego układu, który podążał wtedy w Prochowicach. Zdjęcie zostało wykonane, znaczy przepraszam, jest to kadr z materiału filmowego na YouTubie. Ja po zakończonej transmisji w komentarzu zaprezentuję Wam źródła tych materiałów, gdyż teraz byłoby naprawdę bardzo dużo do wymieniania osób, treści. Po zakończeniu transmisji w komentarzu wskażę źródła materiałów i te zdjęcie, które oglądacie w tej chwili oraz te zdjęcie, które oglądacie w tej chwili, jest to zdjęcie czoła tego układu z 23 lipca 2009 roku. Widzę, że Łukasz robi zdziwioną minę. Fajnie, że udało Ci się znaleźć, bo wszystkie materiały, jakie widziałem, a które przedstawiały wał, no to nie były niestety tutaj z okolic, tylko gdzieś tam Wielkopolska czy coś takiego. No, przygotowanie dobrego materiału wymaga dobrych treści w tym materiale, także udało się znaleźć. Co jest charakterystyczne na tej fotografii? Na tej fotografii charakterystyczne, to nawet chyba nie można, Łukasz mnie ostatnio poprawił, gdzieś jak rozmawialiśmy, że powiedziałem szelf. Łukasz wtedy zwrócił mi uwagę, że to już nawet nie można mówić o szelfie, to już trzeba mówić o potężnym wale. I faktycznie tak było. Zwróćcie uwagę, będzie to doskonale widoczne na tej fotografii. Ona jest na potrzeby tego materiału, tego wideo, jest fotografią zmniejszoną. Oczywiście mógłbym Wam pokazać, jak ona... Bardziej do mikrofonu musisz mówić. Przepraszam. Okej, przepraszam. Na potrzeby tego materiału jest ta fotografia troszkę zwiększona, powiększona. Ja Wam pokażę na... O, tak o. Tak ona wygląda w swojej normalnej, oryginalnej rozdzielczości. I faktycznie, patrząc na nią, można mieć wrażenie, że no naprawdę to nie jest zwykły szelf.
że widząc takie zjawisko przed sobą, teraz oczywiście na tyle, na ile się znamy, chyba byśmy wiedzieli, co się szykuje tak naprawdę. To zdecydowanie, jak zobaczyłem tą fotografię, ale nie ukrywam też, że i tą fotografię z obszaru właśnie Prochowic, no zrobiła ona na mnie naprawdę potężne wrażenie i teraz znając pogodę i znając te warunki, jakie znamy, jestem pełen podziwu dla Matki Natury. No naprawdę, ten wał chmurowy zrobił na mnie w dniu dzisiejszym ogromne wrażenie. Raz, dlatego, że jest to generalnie pierwsze dwa zdjęcia zobaczyłem w ogóle z tego dnia z obszaru Dolnego Śląska. Nigdy wcześniej nie widziałem żadnych zdjęć sprzed nadejścia, a drugi powód, no nigdy nie widziałem takiego wału. Ja też. I nigdy wcześniej, nigdy potem. Wrażenie niesamowite, ale na pewno w swoich wspomnieniach do tego dojdę. Tutaj widzę, że Agnieszka porównuje ten wał do eklera. No, mi się po prostu kojarzył z czymś wściekłym wtedy. Ale to jeszcze przed nami. Jeszcze przed nami, tak. Łukasz jeszcze za chwilę będzie opowiadał o swoich wspomnieniach, o tym, jak wyglądały jego wspomnienia tamtego dnia. Więc postanowiliśmy zacząć od właśnie pokazania wam przede wszystkim tych zdjęć, których naprawdę nigdy wcześniej nie było widać, przeglądając fora, różne fora meteorologiczne, różne fora pasjonatów. Śmiem twierdzić, że chyba jako pierwsi na Dolnym Śląsku pokazujemy wam ten wał takim, jak on wyglądał na obszarze naszego województwa. Jest oczywiście opracowanie i tutaj też zaznaczam, że część zdjęć radarów meteorologicznych pochodzi z opracowania Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz, opracowania, które napisał Artur Surowiecki oraz Paweł Ostrowski, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Artur Surowiecki oraz Paweł Ostrowski ze Stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz i część screenów dotycząca przede wszystkim radarów meteorologicznych z tamtego dnia oraz zdjęć satelitarnych pochodzi właśnie z opracowania dotyczącego derecho 23 lipca 2009 z opracowania Polskich Łowców Burz. Także zacznijmy może na początek od zdjęć radarowych. Tutaj mamy widok przede wszystkim na godzinę 17.15, czyli to jest godzina 15.15 UTC plus 2 godziny, czyli godzina 17.15. Na tym zdjęciu Łukasz nam powie, co możemy zaobserwować, co można było zaobserwować na zdjęciach radarowych i bardzo bym prosił, żebyście słuchali uważnie, ponieważ padło dzisiaj pytanie, do którego też chciałbym się odnieść. Padło pytanie od Łukasza z Jeleniej Góry, który zapytał, w momencie, w którym rzuciłem post o godzinie 18, taki z przypomnieniem, jak to wyglądało, zapytał nas Łukasz z Jeleniej Góry, czy nie za późno takie ostrzeżenie zostałoby wydane w tamtym czasie. Ja je wrzuciłem o godzinie chyba 18.05, więc Łukasz zadał pytanie, czy gdybyśmy byli 10 lat temu o 18.05, czy to ostrzeżenie byłoby nie za późno. Więc ja wam przypominam, że tutaj obserwujecie zdjęcie z godziny 17.15. Rozumiem, że mam omówić to zdjęcie, trochę mnie zaskoczyłeś. Tak, wiadomo, bardzo, bardzo, bardzo po ludzku, bardzo takim ludzkim głosem. No postaram się najlepiej jak umiem. Widzimy tutaj tworzącą się linię szkwału. Ta burza składała się z kilku komórek, superkomórek. Na dole widzimy superkomórkę na granicy czesko-austriackiej. Jest to typowe dla pierwszej fazy derecho. U góry widzimy coraz bardziej uaktywniającą się północną część tego układu. Jak zobaczycie na dalszych obrazkach, ta strefa rozwinie się bardzo mocno, więc tutaj Kamil nawiązał co do ostrzeżenia. No jak widzicie o 17.15 jeszcze tak nie do końca się zanosiło, że akurat najsilniejsza burza uderzy tutaj, na Dolnym Śląsku. Ja bym dodał też tyle, że w przypadku takich układów, pomimo nawet generalnie bliskości naszego obszaru, ciężko jest stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że ten układ akurat pójdzie tym kierunkiem. Ja nie ukrywam,
Gdybym teraz oglądał te zdjęcia, wiadomo, byłby wydany drugi stopień ostrzeżenia, ale miałbym wątpliwości, czy on akurat pójdzie taką trasą przez centrum Dolnego Śląska ze względu na kilka rzeczy, które gdzieś tam człowiek w życiu już zdążył zaobserwować i charakterystykę burz podążających ogólnie z tych kierunków. Stawiałbym, że ona może się gdzieś wyginać w kierunku bardziej zachodniej ściany Dolnego Śląska. Kolejne zdjęcie jakoby może nieco potwierdzało moje przypuszczenie, no ale już tu mamy podgląd na zdjęcie radarowe z godziny 18, tu jest godzina 16, ale ja przypominam, rozmawiamy o czasie UTC, czyli plus 2 godziny, oglądamy zdjęcie radarowe z godziny 18 z 23 lipca 2009 roku. Co widzimy tutaj na tym zdjęciu? Przede wszystkim widzimy, to jest chyba okolice Pragi będą, nie, na południe od Pragi gdzieś najprawdopodobniej. Nie, to będą okolice Pragi. Okolice Pragi. Bardzo duża odbiciowość. Przede wszystkim tutaj doszło do rozwoju. Aha, jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo generalnie mieliśmy tutaj jedną superkomórę gdzieś, zapewne, w tej linii. Pojawiała się jedna superkomórka, która w późniejszej fazie wydaje się, że padła. Tak jak ja przeglądałem te zdjęcie kilkukrotnie, je sobie przerzucałem jeden i drugi raz, to mieliśmy do czynienia, co jest też generalnie charakterystyczne dla układów wielokomórkowych, że układy wielokomórkowe cechują się tym, że jedna burza zanika, a za nią powstaje druga, co później jest właśnie tym czynnikiem najbardziej zagrażającym, czyli po jednej burzy powstaje druga i w tym samym obrębie. Więc mieliśmy o tym na pierwszym zdjęciu radarowym, można zauważyć już powstające superkomórki na obszarze, generalnie można powiedzieć, po granicach czesko-niemieckiego, pogranicza czesko-niemieckiego. W kolejnym zdjęciu radarowym, już o godzinie 18, widzimy, jak ten układ przybiera na sile. No i kolejne zdjęcie radarowe, to już mamy zdjęcie z godziny 18.45, czyli zdjęcie z momentu, w którym burza przechodziła w okolicach powiatu chyba lwóweckiego, gdzieś przed powiatem lwóweckim, ponieważ sama Legnica, pamiętasz dokładnie, która to była godzina? 18.30, 18.45, 19.00, coś w tym przedziale. Jeszcze tutaj tylko, jak już mam głos, to czytam komentarze. Ciebie gorzej słychać. Ja mówię prosto do mikrofonu. Kamil siedzi tak troszeczkę bokiem do mikrofonu i patrzy w ekran, żeby mu przekazywać wam to, co widzi. No i widzę, że niektórzy z was słyszą nas źle. U ciebie słychać echo. Znaczy, mnie słychać dobrze. Więc musiałbyś, może ja się trochę przesunę, nie, albo nic nie laptopa. Zrobimy, bo mikrofon jest kierunkowy. Aha, no to musisz się jakoś tak przyzwyczaić. Mikrofon jest kierunkowy, może teraz będzie lepiej, będziemy krzyczeć przez siebie. Chociaż nie, faktycznie widzę, jak ty się odzywasz, to u ciebie dochodzi do żółtego, a jak ja się odzywam, to nawet nie dochodzi. Więc może zróbmy to w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No u mnie dalej. Ale u ciebie jest teraz o wiele lepiej. No będziemy próbować. O, u mnie już dochodzi do żółtego, a spróbuj teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. No jest to jest okay. Podobny powinno być poziom. Chyba teraz będzie lepiej. Tak, tak. Poziom powinien być podobny, więc dajcie jeszcze proszę znać w komentarzach, słychać. Już lepiej. A, to mnie było nawet za głośno słychać. Przepraszamy za ogólnie kłopoty takie te audio, ale testujemy nowy sprzęt i musimy się nauczyć z niego korzystać, więc tak jest. Wybaczcie nam. No więc tak, mamy podgląd na godzinę 18.45, czyli na godzinę, gdzie generalnie wszystko się na obszarze Dolnego Śląska rozgrywało już i gdy pamiętacie zapewne nad swoimi głowami właśnie ten ciężki wał chmurowy, który przemieszczał się nad waszymi miejscowościami. Gdy zrobiło się z upalnego, gorącego lata bardzo lato nieprzyjemne i lato niebezpieczne, lato bardzo gwałtowne. Na tym zdjęciu radarowym właściwie nie widać nic takiego charakterystycznego i nic groźnego. Dopiero później na następnym zdjęciu będzie widać, i początek właśnie jest to też zaznaczone w opracowaniu polskich. Co się stało? Aha, do mikrofonu. Bo tak, przepraszam, bo ja się przekręcasz. Przekręciłem się, Łukasz mnie tutaj cały czas ustawia do pionu. Tutaj przede wszystkim już zaznaczone mamy wybrzuszenie i tutaj jesteśmy w tej chwili w miejscu, w którym mamy tą niebieską strzałkę, jest generalnie Legnica. I pokazujemy wam ten skan radarowy dlatego, żeby właśnie uświadomić wam, jak mniej więcej ten układ burzowy przechodził, jaką przebył drogę
I dlaczego był tak niebezpieczny? Zwróćcie uwagę na odbiciowość w całych tych, w każdym, w całej szerokości tego układu wielokomórkowego. Właściwie na całej swojej drodze jego odbiciowość w bardzo wielu miejscach przekracza właściwie 40, no można mówić spokojnie ponad 40 decybeli, tak? Bo to jest w decybelach mierzone, tylko że... Ale tutaj fajna jest skala, bo jeszcze oprócz tego jest milimetry na godzinę. Milimetry na godzinę, tak. Czyli możemy powiedzieć, że na przykład na obszarze okolic Legnicy, właściwie na południe od Legnicy, generalnie gdzieś chyba okolice to by były Jawora Złotoryi. Wiesz co, myszki kursora nie widać. To chyba paluszkiem trzeba będzie wskazywać, o czym mówimy. Bo kursora nie widać? Nie widzę kursora. Aha, okej, okay, dobra, no to kursora nie widać. Więc wyleciałem z tematu. Co to za skrót RIN? To jest Rear Inflow Notch. Tak. Czyli sygnatura wskazująca, że w tym miejscu na linii szkwału pojawił się prąd wypychający opady do przodu w stosunku do reszty całej tej linii szkwału i jest to początek bow echo, które później się zaznaczy jako taki łuk. Tak, tak. I tak jak widzieliście w poprzednim jeszcze zdjęciu radarowym, tego łuku właściwie nie ma. Jest oczywiście bardzo duża odbiciowość na tym układzie, ale tego łuku jeszcze nie ma i w kolejnym zdjęciu ten łuk dopiero zaczyna się wybrzuszać. Teraz przechodząc do kolejnego... Znaczy, jeszcze jakbym mógł tutaj powiedzieć na ten temat. Ta sygnatura wskazuje, że właśnie w tym miejscu, w tym segmencie burzy najprawdopodobniej pojawiły się bardzo silne porywy wiatru. Silniejsze niż w pozostałych częściach. Pozostałym. Zwróćmy uwagę I jeszcze że... a propos odbiciowości, to tutaj ona nie do końca jest dobrze pokazana, gdyż są to skany z radaru czeskiego i po drodze mamy Sudety. I one niestety troszeczkę zaniżają. Niestety nie mamy dostępu do danych z polskiego radaru, bo niestety nasza służba pogodowa jeszcze nie idzie... I społeczeństwu, i na przykład takim łowcom jak my, czy polscy łowcy burz na rękę i nie udostępnia zbyt chętnie tych danych. One oczywiście są troszeczkę już bardziej dostępne, ale no nadal na przykład skany z radarów, opadów, no nie ma sposobności, żeby je dostać, chyba że się napisze jakąś petycję i wielce jakieś tam gremium musi się na to zgodzić. To tyle tak tytułem wytłumaczenia, więc po prostu możemy sobie wyobrazić, że ta odbiciowość w północnej części, która znajduje się w tej chwili nad Legnicą, nad Dolnym Śląskiem, była większa niż to, co tutaj widzimy. Tak, zwracamy też uwagę na godzinę, którą teraz oglądacie. Jest to godzina 19, czyli jest to godzina, która no godzina zero, meteorologiczna godzina zero w tego dnia na Dolnym Śląsku, czyli godzina, w której wystąpiły najsilniejsze porywy wiatru. Która godzina? 19. 19, tak. Coś innego zrozumiałem. Bo ja powiedziałem meteorologiczna godzina zero. Może dlatego. Nie, coś 18 mi się... Nie. To jest godzina 19. 17 UTC, czyli godzina 19. Oczywiście ty to wiesz. Ja mówię tytułem przypomnienia ludziom, bo jest to mylne. Tutaj ktoś spoglądając na górnym, w prawym górnym rogu macie datę oraz godzinę, więc widać 17, jest to godzina 19. No i to by się generalnie zgadzało z tym, co ty powiedziałeś, że te najsilniejsze porywy wiatru, one przychodziły, cały ten armagedon pogodowy przychodził mniej więcej w okolicach godziny 18:45-19. Ja z raportów, jakie udało mi się gdzieś tam dostać, doczytać, wszystko by się zgrywało, ponieważ w okolicach Jeleniej Góry wał pojawił się około godziny 18:30 i zwróćcie też uwagę na to, jak bardzo szybko on się przemieszczał z Jeleniej Góry do Legnicy. 20 minut, no to jest 20-25 minut, bardzo dobry czas. Chciałbym taki uzyskiwać podróżując. Ogólnie cały ten układ poruszał się z prędkością około 90-100 km na godzinę, czyli to... Czyli cały czas, taką prędkością średnią, non-stop, że tak powiem, podróżując po obszarze Polski Południowej, a następnie centralnej. Więc pewnie wielu z Was zostało zaskoczonych tą burzą, mimo że na przykład byliście na świeżym powietrzu i tak naprawdę nic nie wskazywało, że za chwilkę będziemy mieć do czynienia z tak gwałtownym zjawiskiem. No ale to o tym też dalej powiem, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Tutaj jeszcze widzę, że ktoś podpowiada, że może jakiś wskaźnik
Tak, znaczy, patrzę, nie, tam wskaźnik... długopis, ołówek... Ale nie, 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 wskaźnik nic by nie zmienił, bo ludzie oglądają... Aha, przecież tak, no my nie mamy kamery na to. Ta. To nie jest, w tej chwili nie oglądacie obrazu z telefonu, tylko oglądacie, transmisja jest puszczona przez taki program OBS, czyli widzicie sceny, które my wcześniej umieściliśmy i zmieniamy sobie tylko obrazki, więc kursor mógłby być użyty, ale gdybyśmy przełączyli się na widok z ekranu. Więc będziemy Wam się starali wyjaśnić jak najbardziej tylko potrafimy bez użycia wskaźnika to, co widzicie. Generalnie takich problemów chyba jeszcze nie było. Pani Teresa, Twoja mama pisze. Dzień dobry. Kamil Łukasz, wielkie brawa, dziękujemy. Dziękujemy. Musiałem przekazać Kamilowi. Staramy się, mamo, staramy się. Jak zawsze zresztą. Jak zawsze do POM. No i ostatnie zdjęcie radarowe to już jest zdjęcie z no, w pełni wybrzuszonym tak naprawdę czołem tego układu. Godzina 19.30, czyli godzina, w której już burza była poza obszarem naszego miasta, poza obszarem Legnicy. Mniej więcej we Wrocławiu musiała. Mniej więcej we Wrocławiu, gdzieś na południowych częściach, południowo-wschodnich częściach Wielkopolski, ale tutaj już na tym obrazie radarowym zdecydowanie widać te wybrzuszenie. O którym tak dużo się też mówi, tak? No bo mówi się, że Bołecho, co to jest Bołecho? No to jest sygnatura wybrzuszenia takiego. Tylko pamiętajmy też jedną rzecz. Nie każde wybrzuszenie w komórce burzowej oznacza Bołecho, bo generalnie widać bardzo wiele komórek tak naprawdę z takim typowym wybrzuszeniem dla Bołecho, ale to świadczy w tym momencie tylko o tym, że mamy ewentualnie ładnego szelfa na czele i gdzieś może dochodzi do silniejszych porywów, ale nie można tego klasyfikować jako Bołecho. To już jest zdecydowanie co innego. Jakby ktoś nie widział tego wybrzuszenia, to mniej więcej jak macie Kotlinę Kłodzką, jest tam taka prosta linia, ta część układu w dalszej fazie będzie słabnąć, a tam dalej mamy taki obszar zaniżonej troszeczkę odbicowości, właśnie ma to związek z górami i widać taki łuczek. No musimy to sobie wyobrazić, ale mniej więcej od tej pionowej kreski jest taki już łuczek. I on będzie się coraz bardziej tak zaginał. Niestety tego już nie zobaczymy, bo tam zasięg radaru czeskiego już nie sięgał. Dobra, przechodzimy do następnego ujęcia, do następnego zdjęcia. Następne zdjęcie jest to zdjęcie obrazów satelitarnych stworzącego się właściwie już z układu w pełni. Zastanawiało mnie to, co to jest. O właśnie, ludzie nie będą tego widzieć. Zastanawiałem się, Łukasz, nad tym, bo później chyba tego nie widać. Ja pozwolę sobie szybko przeskoczyć, będziemy później dopiero o tym rozmawiać. O właśnie. Zastanawiałem się nad tymi komórkami, które są tutaj nad północno... No to Żary, okolice Żar. Okolice Żar chyba, tak? Mhm. Okolice Żar. Czy ewentualnie dobudowanie się tego, to były takie, dzisiaj jak to zobaczyłem, nigdy w życiu nie przywiązywałem do tego takiej wagi. Czy dobudowanie się tych komórek z tamtej strony doprowadziło do tego, że ten układ mógł trochę zmienić kierunek. Tak się czysto zastanowiłem tylko i wyłącznie, bo ja cały czas miałem wrażenie, obserwując zdjęcia radarowe, że ten układ jednak będzie szedł, jakbym obserwował je teraz, przed ostrzeżeniem i na bieżąco, miałbym cały czas wrażenie, że ten układ szedłby bardziej w kierunku zachodniej ściany. Zobacz, oglądając dzisiaj zdjęcie satelitarne właśnie tego układu z, tak jak widzicie, w okolicach Żar, na północno-zachodniej ścianie Dolnego Śląska, na południowej ścianie Lubuskiego, zastanawiałem się, czy była opcja, że powstanie tych burz, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy tam nawet nie doszło do rozwoju superkomórek burzowych, a chyba tak, bo wypiętrzenia są dosyć znaczne. Czy to nie spowodowało, że ten układ w jakimś stopniu zmienił swoją trajektorię? Bardzo mnie to zastanowiło i... Powiem Ci tak, nie zastanawiam się na tym, ale nie sądzę. Bo, nie? Tak, myślę, że... Nie widać tego tak dokładnie na tych zdjęciach radarowych. Po prostu ten układ się dobudował cały czas na północ i ta jakby jego główna część, ona szła cały czas w kierunku północno-wschodnim. Tutaj jeszcze a propos Wrocławia. Z tego co ja wiem, to nie wszędzie we Wrocławiu szkody były takie same. Były dzielnice, gdzie ten wiatr był silniejszy, były dzielnice, gdzie ten wiatr był mniejszy. No, Wrocław jest rozległym miastem,
a zjawiska mikroburst są, tak jak z samej nazwy wynika, mikro. Pojawiają się tylko lokalnie i tak samo jak w Legnicy też moglibyśmy rozróżnić pewne obszary, które troszeczkę miały mocniejszy wiatr i słabszy, chociaż u nas to tak ciężko, bo wszędzie wiało bardzo mocno, ale wydaje mi się, że na północ od Legnicy był ten wiatr już słabszy. Na północ od Legnicy, ale przechodząc mówisz o całym układzie, który później szedł. No to tak, to zdecydowanie. Zdecydowanie, nawet patrząc, ja mam odpaloną, oczywiście nie, my sobie możemy tutaj, a nie, nie mam odpalonej. Miałem odpaloną. Pomiary miałem odpalone ze stacji, a nie, jest to gdzieś w kolejnej scenie. Zaraz ja przełączę tą scenę. O właśnie tu. Te żółte kropki, które widzicie w tej chwili, są to raporty, które były kierowane do ESWD. Raporty dotyczące silnego wiatru. Po tych raportach zdecydowanie widać, jaki kierunek miał cały układ. To są raporty od obserwatorów potwierdzone. Nie wiem, na jakiej zasadzie działało ESWD w 2009 roku. Wiem, że generalnie od 2-3 lat działa to na tej zasadzie, że chyba każdy może dać swój raport i nie jest jakoś on szczególnie weryfikowany, bo widziałem różne historie i różne raporty w bazie ESWD, tak jakby 3 lata temu raport z Legnicy wieszczący bardzo dużo opady deszczu. Ktoś pisał nawet o opadach powyżej 40 mm 3 lata temu, to był 2016 rok, w lipcu, gdzie ja nie pamiętam, nie przypominam sobie takiej burzy, która byłaby zdolna generować taki opad, więc nie wiem, jak klasyfikowane były i jak były przyjmowane w tamtym okresie, w tamtych latach zgłoszenia, ale ten... Ta mapka oddaje Wam wizualnie, chyba najlepiej tak naprawdę, jaką trajektorią przeszedł ten układ wielokomórkowy, jaką trajektorią przeszło Bołecho tamtego dnia. Kropki 25, ja zaraz pozwolę sobie zejść jeszcze na opis. Jest to oczywiście, tak jak wspominałem, jest to opis zaciągnięty, zdjęcie zaciągnięte z opracowania Stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz. I jest to rozkład raportów z dnia 23 lipca 2009 roku z Polski w Europejskiej Bazie Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych. Żółte kropki, silne porywy wiatru, co najmniej 25 metrów na sekundę lub poważne szkody od wiatru. Co najmniej 25 metrów na sekundę. Łukasz jest bardzo dobrym matematykiem, bardzo szybko kiedyś mu szło obliczanie. Tak. Ile to jest 25 metrów na sekundę? Więc tak, 1 metr na sekundę to jest 3,6 km, więc 20 metrów na sekundę to jest 72, połowa z 36 to jest 8, to jest 90 km na godzinę. 90 km na godzinę to jest to, o czym mówił Łukasz, czyli na całej swojej przebytej trasie, a trzeba też powiedzieć o tym, że cały układ wielokomórkowy przeszedł tamtego dnia ponad 400 km, 460 zostało chyba stwierdzone jako oficjalnie, tak, że on tyle, znaczy, on koło 500, zanim padł, że tak go nazwiemy. Tak? Ja podejrzewam, że 460 to jest ta liczba, którą on musi przebyć. Klasyfikacja, tak, przepraszam, dokładnie. Pewnie to jest przeliczone jakoś tam z mil, bo cała ta klasyfikacja była tworzona w Stanach Zjednoczonych. Ale to jeszcze do tego wrócimy. Tak, jeśli mogę do komentarzy tutaj wrażenia. Na przykład Konrad, że w Bogatyni zrobiło się ciemno, ale tylko postraszyło i poszło w Frydland Leśna. Z tego co ja pamiętam, to w Zgorzelcu porywy właśnie przekraczały 90 km na godzinę. Czyli były mocne, ale jeszcze nie tak niszczące jak na dalszym etapie tej burzy. Alicja, tutaj na przykład relacja z Wrocławia, że pamięta, że przewróciło jedno drzewo i nie było prądu, więc tam burza była słabsza. No ale Dawid z kolei był wtedy w polu, nagle ściana, czarna ściana od strony Legnicy, wciągnij króla i do domu, na styk. Ciągnik schowałem i nagle myślałem, że koniec świata. No to co do końca świata to dojdziemy. Ja mniej więcej mam dosyć podobne wspomnienia, oczywiście bez ciągnika. Agnieszka pisze, ja bym to nazywała mega burstem.
No właśnie, dlaczego mówiłem mikroburst? Bo na przykład na terenie Legnicy są różnice. Jak widzicie tutaj te raporty, są przerwy. To nie było tak, że ten układ miał cały czas na swojej drodze taką samą siłę. Ona trochę słabła, trochę się wzmacniała. Zależy, jakie warunki napotykała przed sobą burza. Więc no tutaj właśnie chcemy wam wytłumaczyć istotę tego zjawiska. Była to długotrwała burza wiatrowa, a te najmocniejsze porywy to były właśnie prądy zstępujące, zwane mikroburstem. Dobrze, to o czym mówił Łukasz będzie zobrazowane na zdjęciach, którym źródłem jest Nadleśnictwo Legnica. Nadleśnictwo Legnica i Nadleśnictwo Wołów. Ja sobie pozwolę przejść tak na szybko i postaram się znaleźć to, o co... To, o czym mówiłem, to o czym... O właśnie, tu, chociaż nie, to jest zły przykład, bo tutaj te drzewa są powalone właściwie na całym obszarze tego zdjęcia. Ale zdjęcie, które oglądacie w tej chwili, jest zdjęciem z Nadleśnictwa Wołów. Jeszcze było chyba drugie zdjęcie. Tak, było, powinno być. Ja je zaraz odszukam. Ja je zaraz odszukam, a póki co wrócimy sobie do tej mapki. Więc tutaj miałem zdjęcie z Nadleśnictwa Wołów, które dosyć dobrze obrazowało to, o czym mówił Łukasz, czyli o tych takich punktowych, bardzo silnych porywach. To jest sytuacja bardzo podobna do tej z 15 czerwca tego roku, tylko na zupełnie inną skalę, żeby też nie myśleć. I już ładuję, chyba to zdjęcie będzie dobre, ponieważ tutaj właśnie chodziło mi o to, że tutaj mamy właściwie drzewa nienaruszone, a tutaj jest taki powolny... To jest idealny przykład co mówiłem. Bardzo fajnie, że Kamil, to może na dłuższą chwilę zostaw to zdjęcie. Okej. Okay. Jeżeli właśnie tak staram się zerkać co chwilę, co widać, bo tutaj oczywiście z opóźnieniem mam podgląd. Jesteśmy na... Bo tam dosyć dużo zmieniałeś, to teraz już sam nie wiem. Ale jak opisać to zdjęcie? Nie widzę go teraz. Wygląda to tak, że mamy obszar, gdzie drzewa stoją, a po środku mamy taki wąski pas, gdzie drzewa po prostu leżą na długości kilometra. Więc w tym miejscu pojawił się, wszędzie na pewno wiało na tym odcinku, ale tam mieliśmy do czynienia z prądem zstępującym, bo jest wstępujący i zstępujący. I te mają właśnie największą siłę. No nie widać tego zdjęcia na razie. Ale możemy wrzucić, bo ja czekałem, powiedziałeś, żebym nie wrzucał jeszcze. Aha, nie, bo ja myślałem, że jak coś zmienisz, to już nie będzie go widać. Nie, jest. Ja chciałbym to zdjęcie wrzucić, tylko aha, pan dobra. Zabronił, to nie wrzucałem. Nie zrozumieliśmy się. Okej, okay, to już momencik, już ładujemy zdjęcie, o którym Łukasz wam opowiadał i za chwilkę będziecie mieli zobrazowane. Tak, to, przed chwilką może sobie wyobrażaliście, a teraz wasze wyobrażenia staną się wizją. Mimo tego, że jesteśmy blisko siebie, doszło do pewnych szumów komunikacyjnych i źle się zrozumieliśmy. Okej, okay. Ładujemy zdjęcie, o które nam chodziło, o którym rozmawialiśmy. Za parę sekund powinniście widzieć je wy, my widzimy je już w tej chwili, transmisja ma kilka sekund od opóźnienia. Tak, Agnieszka, celnie zauważasz, drzewa kładą się promieniście, bo i tak schodzi ten wiatr. On nie idzie taką linią, on tak się rozchodzi na boki, ale to właśnie odróżnia, te szkody wiatrowe odróżniają wiatr prostoliniowy, szkwałowy od tornada. I jeżeli będziecie mieli kiedyś nieprzyjemność mieć kontakt z tak silnym zjawiskiem jak to, to między innymi po tym możecie rozróżnić, że to nie było tornado, gdzie bardzo często się mówi, o, przyszła trąba powietrzna, nic nie było, świata widać, no, a tak naprawdę no, nie każdy mocny wiatr to jest trąba powietrzna. Dzwony nas zagłuszyły, to nie wiem, gdzie te dzwony biły, ale... Biły dzwony, ja, tak? Ale tak wiesz, sobie cicho, czyli ten mikrofon w bardzo specyficzny sposób działa. Znaczy może tak, może ja ściągnę z niego pokrowę i zobaczymy, w którą stronę on jest skierowany, znaczy nie, no... Aha, to teraz... To jest, no chyba jest dobrze, no tak, jest dobrze. Może on łapie w dwa kierunki, w stronę okna, nie, no, w stronę... Nie, no to jest w teorii kierunkowy, no ale no dobrze, może okay. Tak czuły. Może tak. Więc mamy pewną frajdę z poznawania sprzętu. Dzwony was zagłuszyły. O, twoja mama
relacja. Miałam urlop w Rokitkach, zrobiło się strasznie ciemno. Zadzwoniłam do córki i słyszę: mamuś, nie mogłam zamknąć okna, uciekam na przedpokój. No, zjawisko było bardzo gwałtowne, bardzo szybko nadeszło, ale do tego nawiążę w swoich wspomnieniach, które już pewnie niedługo. Tak, pewnie niedługo, ponieważ część analityczna powoli dobiegałaby końca, gdyż pomimo naprawdę bardzo wielu zniszczeń, o czym jeszcze można by było wspomnieć? No, o warunkach chyba, w jakich powstawała ta burza wielokomórkowa, ponieważ warunki były zdecydowanie bardzo rzadkie i o tym trzeba powiedzieć. Takie warunki nie zdarzają się często, można nawet powiedzieć, że zdarzają się bardzo rzadko, raz na kilka lat. Ostatnim takim przypadkiem po 2009 roku o takiej w skutkach niszczącej burzy można chyba mówić dopiero w 2017. Rytel. Wiadomo, że w międzyczasie od tego czasu, od 2009 roku, pojawiało się kilka dat w polskiej meteorologii, które również przykuwały uwagę, czy to trąbami powietrznymi, czy już tornadami i też zniszczeniami, ale jeżeli my patrzymy na rozległość układu, na jego trasę, to zdecydowanie data 23 i dopiero po tym data 11.08.2017 w mojej oczywiście ocenie. Ktoś może się z tą oceną nie zgodzić. Ja uważam, że biorąc pod uwagę obszar, siłę, zniszczenia, ofiary śmiertelne, no to zdecydowanie dopiero po kilku latach. O czym mieliśmy zacząć mówić? Bo coś mieliśmy... Aha, o warunkach, w jakich powstawała ten układ wielokomórkowy. No więc przede wszystkim układ powstawał na bardzo dużym kontraście termicznym. O to pytałem też Łukasza, ponieważ mnie wtedy nie było w Polsce i Łukasz później w swoich wspomnieniach to jeszcze rozwinie, ale pytałem Łukasza, jaka była tego dnia pogoda. No i Łukasz w takim wielkim skrócie, a później się rozwinie zapewne, powiedział, że do południa generalnie pochmurno. Nie, do południa słońce dawało. Od południa naszło zachmurzenie, które gdzieś tak godzinę przed nadejściem burzy się rozmyło. Rozmyło, tak? Tak, to pamiętam. To zresztą było widać chyba nawet na jednym z tych skanów, aż z ciekawości zobaczę. Bo do południa szybko rosła temperatura, z tego co pamiętam. Później właśnie przyszły te chmurki. Temperatura stała mniej więcej w miejscu. O, masz, my mielibyśmy godzinę 17.15. Więc tak naprawdę gdybyśmy mieli wcześniejszy chyba skan, to z wcześniejszego skanu też by to chyba wynikało, tak? Że to zachmurzenie było gdzieś tutaj wcześniej. Ono teraz się utrzymuje mniej więcej przed Wrocławiem, tak? Na linii Wałbrzych, Świdnica, Wrocław. Więc gdybyśmy mieli troszkę wcześniej, z, nie wiem, godzinę czasu do tyłu, to chyba o tym zachmurzeniu mówiłeś. Jeżeli chodzi o to zachmurzenie, no to też może jakbyś znalazł zdjęcie satelitarne. Zdjęcie satelitarne. Tak. Mieliśmy satelity, mieliśmy tutaj. Nie, satelity tu. Tylko coś mi się tu... Może dodałeś do satelity to zdjęcie powalonych drzew? Tak, chyba tak zrobiłem. Tak, zdecydowanie tak zrobiłem. Tu mamy satelitę, ale z godziny 17.29. Jakbyś dał trochę późniejsze. No, mogłoby to być jest... to. Gdzie teraz występuje burza? Patrząc na to zachmurzenie, niektórzy pomyślą, że z przodu, po stronie wschodniej. Otóż nie. Najpierw po prostu nasunęło się to zachmurzenie, nic się takiego nie działo, nie padało i tak dalej. Mniej więcej po środku tego dużego układu burzowego w postaci tej wielkiej chmury mamy takie wybrzuszenia, które się wyłaniają ponad resztę chmur. To właśnie w tych miejscach przechodziła linia szkwału, tam były najsilniejsze wiatry, za tym zaraz opady i wyładowania. Więc jeżeli chcecie sobie wyobrazić tą burzę, to nie było tak, że było czyste niebo i przyszła chmura i od razu walnęło. Nie, to jeszcze minęło jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt minut. No i właśnie zwróciłbym uwagę na te wybrzuszenia, które widać po środku tej chmury, tak jakbyśmy ją przecięli na pół pionowo. I szczególnie w tej górnej części to są właśnie okolice Legnicy w tym momencie. Wierzchołki, tak wysoko wypiętrzone wierzchołki mają bardzo niską temperaturę i tam właśnie jedno ze zdjęć, które pokazywałeś wcześniej, bardzo dobrze to obrazowały. Co to oznacza, że mieliśmy do czynienia z bardzo silnymi prądami wstępującymi,
które świetnie organizują burzę i pozwalają jej trwać długo. Jeżeli ma cały czas właśnie burza na swojej drodze ciepłe, wilgotne powietrze, wciąga je do góry i tak napędza się burza. Tak w bardzo wielkim skrócie, bo oczywiście to jest dużo bardziej skomplikowane, ale no nie będziemy tutaj robić takich wywodów. Agnieszka napisała kontrowersyjny dla mnie komentarz, ponieważ Agnieszka napisała, że jeśli brać pod uwagę zniszczenia, to najbardziej Rytel, potem 2009, a 2015 najsłabszy. Więc ja bym się nie zgodził trochę z tym komentarzem, ponieważ biorąc pod uwagę, to znaczy tak, ja rozpatrując te zjawisko burzowe, musimy mieć na uwadze wiele względów, nie tylko same zniszczenia, ale i również ofiary, bo to też jest bardzo ważne. Przede wszystkim biorąc pod uwagę zniszczenia z 2009 roku, mamy zniszczenia w bardzo dużym pasie, w naprawdę bardzo dużym pasie, w pasie obejmującym przede wszystkim obszary od południowo-zachodnich granic Dolnego Śląska. Nie wiemy też tak naprawdę, co się działo w Czechach, bo z obszaru Czech bardzo mało materiału widziałem. Znaczy ja troszeczkę, to wiele lat temu trochę o tym czytałem, trochę widziałem. Tam także pojawiły się mocne porywy wiatru, z tego co się orientuje od 100 do 120 bardziej w północnych Czechach. Wystąpiły też opady gradu, które u nas na przykład ich nie było, przynajmniej w Legnicy. Nie mówię, że na terenie Dolnego Śląska się to nie zdarzyło, ale bardziej w południowych częściach tam zdarzały się opady gradu. Więc ja się nie zgadzam, ale oczywiście szanujemy zdanie Agnieszki, ponieważ właśnie o to chodzi w tej dyskusji, żeby każdy z Was wyrażał swoje zdanie. Czy się zna, czy się nie zna, czy się boi, czy się nie boi, wyrażać je trzeba. Ja z tym zdaniem nie do końca się zgadzam, ponieważ uważam, że zniszczeniowo, obszarowo, no 2009 rok zdecydowanie na większym obszarze te zniszczenia były zauważalne. Jak się słyszy 2017, no to generalnie tylko Rytel. Znaczy te zniszczenia pojawiały się wcześniej, ale no nie, może nie były na tak długim obszarze jak w 2009 i może nie były tak znaczące. Co do ofiar, 8 ofiar, co najmniej 8, bo różne źródła różnie mówią. 10 też słyszałem. Tak, ja też słyszałem. 10 dzisiaj, jak jeszcze sobie odświeżałem wiedzę co do tego materiału i co do tej transmisji, również słyszałem informacje o 10 ofiarach śmiertelnych. 8 osób to jest taka, powiedzmy, najbardziej powtarzalna wersja, jeśli chodzi o ofiary. 2017 rok, no to zdecydowanie tych ofiar mniej, ponieważ dwie osoby to są te dwie harcerki z obozu w Suszku, tak? Bo to nie było w Rytlu, tylko w Suszku. Jedna osoba na pewno w Kujawsko-Pomorskim, w miejscowości na Esz. Zaraz poszukam. Bo to chodziło na pewno o jedną osobę, tylko nie pamiętam jak ta miejscowość się teraz nazywała. Znaczy ja powiem tak, jeszcze póki Kamil szuka, mi byłoby ciężko porównywać te dwa układy mezoskalowe, bo nimi też były, trzeba sobie to zaznaczyć. Miały inny przebieg troszeczkę. Ten z 2017 w swojej tam późniejszej, zdecydowanie późniejszej fazie dawał największe szkody i było to na obszarach leśnych, więc bardzo efektownie to wyglądało na obrazach telewizyjnych, na zdjęciach. U nas te szkody powstawały głównie w mieście. No i wystarczy popatrzeć na park i na Rytel. No to tak bym widział pewną analogię. Tak, tu i tu wiatr działał w ten sam sposób. Łamał wielkie drzewa, pozbawiał ich koron drzew. Ciężko, no ja tutaj nie będę porównywał. Oba zjawiska były naprawdę bardzo, bardzo mocne. Bardzo silne, rzadko spotykane. Może ja też nie tyle, że je porównuję ze sobą, tylko no wyrażając swoje zdanie, uważam, że jednak 2009 rok generalnie trochę silniejszy. Ofiarowo cały czas szukam informacji, tam było chyba niewiele mniej tak naprawdę tych ofiar 11 sierpnia, przepraszam, bo ich było około 6 albo 7, tylko szukam przede wszystkim tej miejscowości, bo ona mi teraz strasznie... Nie, przepraszam. 6 osób pisze... 7. 7. 7 osób, 7. Tak. W ciągu właśnie tych dwóch dni. Co ciekawe, w przypadku
Derecho z 2017 roku prędkość wiatru zanotowana była wyższa niż ta z Legnicy, ponieważ na stacji w Elblągu zanotowano 151,9 km na godzinę, na stacji w Legnicy 130. Tylko. Ale, no tak. Zaraz, Piotrze, nawiążę do Twojego komentarza, tutaj się odniosę do tego, co mówił Kamil. To, jaki zanotowano poryw, to jedno, a dwa, jak wielkie były szkody, jakie sklasyfikowano, to jest druga strona medalu. Tak jak wspominałem, gdzieś zawiało mocniej, gdzieś mniej. Akurat tak się złożyło, że tam w Elblągu widocznie te najmocniejsze porywy były, a w mojej ocenie te odnotowane na stacji w Legnicy to nie były najmocniejsze w naszym mieście. Najmocniejsze były właśnie w okolicach parku. I tak jak w tym opracowaniu oceniano szkody, porównywano je do szkód, jakie może wyrządzić wiatr o sile 150-180 km na godzinę. Były to punktowe przypadki, ale jednak. Więc tutaj myślę, że maksymalna siła wiatru, jaka wystąpiła w ciągu całego trwania zjawiska, była podobna. A co do komentarza Piotra, a propos zarzutów dla synoptyków, ja już wyraziłem gdzieś tam swoje zdanie, przypomnę je, jak to mniej więcej ja widzę. Chociaż teraz dzwonią dzwony, nie wiem, czy mnie nie zagłuszą. ale spróbuję może troszeczkę bliżej do mikrofonu mówić i zagłuszyć samemu te dzwony. Moim zdaniem nie jest to najlepszy pomysł, by osądzać synoptyków. Teraz wyobraźmy sobie sytuację w IMGW. Naszych kolegów oskarżono i skazano za to, że nie wydali ostrzeżenia stopnia trzeciego, a wydali stopień drugi. W ocenie prokuratury bodajże, która postawiła im te zarzuty, powinni wystawić trzeci. Teraz my wszyscy jesteśmy mądrzejsi po całym wydarzeniu. Czy wtedy mogli... Tak, IMGW wtedy troszeczkę dało ciała, ale moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. Po takim wyroku nasze służby po prostu w obawie przed podobną sytuacją będą przeginać w drugą stronę, będą wydawać ostrzeżenia pochopnie przed jakimiś groźnymi burzami, gdzie taka sytuacja będzie miała szansę wystąpić, nie wiem, na 5%, 10% i ludzie zaczną bagatelizować ostrzeżenia, więc powinno się po prostu wyciągnąć z tego wnioski. Dalej pracować nad systemem ostrzegania obywateli, dać większy dostęp do danych pogodowych obywatelom. W końcu my płacimy na tą służbę i nie rozumiem, dlaczego nie mamy takiego dostępu. Dzisiaj szukając jakichś tam materiałów do dzisiejszej transmisji, przeglądałem strony służb meteorologicznych z Czech i Niemiec i po prostu różnica jest kosmiczna. U nas poszło to w dobrym kierunku, ale jeszcze nam brakuje, naprawdę tam jest mnóstwo ciekawych danych, można się cofać do dalszych okresów, a u nas no ja nie wiem ile wstecz można sprawdzić sobie, nie wiem jakie były opady, gdzie były wyładowania, raczej nie na stronach polskiej służby, tylko na jakichś detektorach typu Blitzortung i innych stronach. Co do tego wyroku, o którym mówiłeś, bo tutaj się pojawiają głosy. Znaczy wyroku jeszcze nie było, tylko jest oskarżenie. Oskarżenie, tak. Pojawiają się głosy ludzi właściwie podobne do twojego. Ja uważam, że jedyną osobą, bądź na pewno nie w drodze losowania, ale wskazania osoby odpowiedzialnej za 2017 rok, jest wskazanie kogoś, kto opiekował się profilem. Chociażby facebookowym IMGW, ponieważ pamiętasz pewnie sytuację, co się pojawiło na profilu facebookowym IMGW o godzinie 15, chyba 15 albo 15.20 11 sierpnia. Coś o ptaszkach? Tak? Coś o ptaszkach, tak. Zarządzający profilem IMGW postanowił wrzucić zamiast informacji pogodowej informację o ptaszku. Nie będę teraz strzelał, jaki to był ptaszek, bo nie chciałbym przestrzelić, ale
Zastrzeżeń co do synoptyków, większych raczej nie. Raczej bo to nie był, większych nie można. Nie był synoptyk ten, który wrzucał ten post o ptaszkach. Tak, synoptycy, meteorolodzy wydali tego dnia drugi stopień ostrzeżenia i ten drugi stopień ostrzeżenia o godzinie, o której został wydawany, w mojej ocenie był jak najbardziej trafny. I też będziemy zaraz rozmawiać o tym, co można było zrobić 23 lipca lepiej. W mojej ocenie na godzinę tą, na którą zostało wydane ostrzeżenie, i tutaj skupmy się przede wszystkim na IMGW, a nie na łowcach bądź innych profilach amatorskich, półamatorskich, doświadczonych mniej lub bardziej. Mówimy o państwowej instytucji. Drugi stopień ostrzeżenia jak najbardziej w mojej ocenie słuszny. I w mojej ocenie ten drugi stopień wtedy wystarczył. Później, tak, jak najbardziej aktualizacja pewnie byłaby wymagana, ale nie wiem, czy powinni za to, znaczy nie wiem, wiem, nie powinni za to odpowiadać ludzie, którzy prognozy szykowali, ponieważ oni ze swojego obowiązku w dużym stopniu się wywiązali. Tak, po prostu nie zaktualizowali. A czy to by zmieniło sytuację tych harcerzy na tym obozie, którzy tam zginęli? No myślę, że nie. Myślę, że tam po prostu nikt albo się nie, wystarczająco nie zainteresował, albo w ogóle się tym nie interesował, jaka będzie pogoda. A jeszcze tak tutaj widzę komentarz Agnieszki i Piotra, no zgadzam się z wami w całej rozciągłości. Problemem był na pewno sztab kryzysowy bądź ludzie odpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim i tutaj ja wspomnę Grześka Zawiślaka, czyli członka stowarzyszenia PUB, który w tym dniu wysyłał maile, on to w swoim takim materiale, był materiał w Uwadze, jeśli dobrze pamiętam, on o tym wspominał, że wysyłał maile do Sztabu Zarządzania Kryzysowego w województwie kujawsko-pomorskim, dzwonił również, przekazywał informacje komuś na 2 godziny przed wystąpieniem tych najbardziej gwałtownych zjawisk. Niestety jego informacja została zlekceważona. Nie wzięto jej w ogóle pod uwagę. Nikt nie wziął na poważnie słów człowieka, który już wtedy był w gruncie rzeczy rozpoznawalny, no bo Grzegorz nie wziął się, że tak powiem, sprzed roku czy sprzed dwóch i można by było chyba temu człowiekowi zaufać. Jeżeli trzeba by było szukać winnych, chociaż życia to nie wróci nikomu, ale jeśli ktoś już się bardzo mocno upiera, żeby szukać winnych, to ja bym zdecydowanie szukał winnych wśród urzędników, którzy zlekceważyli ostrzeżenia, którzy nie przekazali tych ostrzeżeń dalej, doprowadzając do sytuacji ewakuacji tego obozowiska w jakikolwiek sposób. Meteorolodzy zrobili to, co do nich należało, wydali drugi stopień, aktualizacja, tak, myślę, jak najbardziej potrzebna, chociaż też nie mam pewności, czy MGW nie aktualizowało gdzieś w nocy, przed samym zdarzeniem. Nie będę tutaj strzelał, bo nie widziałem. Jeśli kogokolwiek miano by skazywać, obwiniać, szukać winnych, ale zaznaczam, że szukanie winnych w tym przypadku już nic nie zmieni, to zdecydowanie osoby ze sztabu kryzysowego, do których dotarła ta informacja, które z tą informacją nic nie zrobiły i to jasno powiedział o tym Grzesiek Zawiślak w swoim z kolei materiale. To tak jakby nas chciano skazywać za to, że chociaż nie, no nie doszło w 2009 roku na przykład, gdybyśmy funkcjonowali prężnie, to ktoś by chciał skazać kogoś w Legnicy, że nie wydał trzeciego stopnia ostrzeżenia. No, bądźmy poważni. Takie rzeczy i ostrzeganie mieszkańców leży w gestii sztabów kryzysowych, a nie już ludzi gdzieś tam, którzy i tak naprawdę zrobili dużo wtedy w tym temacie, co by złego o IMGW nie mówić. Pozostaje mieć nadzieję, że po prostu zostaną wyciągnięte wnioski z tych wydarzeń, a nie winę zwali się na dwójkę ludzi, którzy winni, do mojej ocenie nie są. Po prostu szukają kozłów ofiarnych. Tam oprócz tych dwóch osób jeszcze inne mają zarzuty, właśnie chyba osoby ze sztabów kryzysowych na tym niższym szczeblu, do których chyba przekazano informacje o zagrożeniu, a one nie przekazały tych informacji dalej. No ale może już skończymy ten temat. Tak, wrócimy tak, do 2009 roku. Tak, wróćmy do 2009 roku, dlatego mówiłem wam już we wcześniejszej transmisji, że to będzie długa transmisja, bo bardzo dużo wątków się będzie w niej pojawiało i pojawia się tak naprawdę. Więc wróćmy może do czynników tak na szybko, które były zapalnikiem przede wszystkim do tego, co się wydarzyło. Więc głównym zapalnikiem przede wszystkim było powstanie frontu chłodnego, który zaczął bardzo szybko wypierać te gorące masy powietrza. Był bardzo duży kontrast termiczny między
chociażby Polską południową, a Niemcami zachodnimi. Ten kontrast sięgał 16-20 stopni Celsjusza na obszarze 700 km. Jest to bardzo duży kontrast i przede wszystkim powstanie tego chłodnego frontu atmosferycznego, który zaczął bardzo szybko wypierać te gorące masy powietrza. Dodatkowo musimy wspomnieć też o czynnikach kinematycznych. To jest to, na co zwracamy Waszą uwagę i klasyfikując te burze, wydając stopnie ostrzeżeń pierwszy, drugi, trzeci bądź R, zawsze zwracamy uwagę na kinematykę, jaka wtedy panuje, ponieważ kinematyka, czyli uskoki wiatrów prędkościowe, kierunkowe, a tak w dużym uproszczeniu mówiąc, to co się dzieje z tymi wiatrami na różnych wysokościach naszej troposfery, czyli wzrost prędkości, zmiana kierunków wiatru na każdej tej wysokości, bo to o to w tym chodzi, były bardzo duże uskoki, czyli tak zwany DLS tamtego dnia sięgał 26 metrów na sekundę. To jest bardzo duża wartość, bardzo duża wartość. Jak Wam łatwo wytłumaczyć uskok? Przy powierzchni wieje sobie 10 km na godzinę, a gdzieś tam u góry wieje 100 km na godzinę i to jest uskok. I takie warunki bardzo sprzyjają powstaniu burz. Szczególnie przy takich dużych wartościach uskoku te burze mogą być szczególnie gwałtowne. Warunki termodynamiczne, energia, czyli to co jest potrzebne do pojawienia się burz, energia, a jeśli dobrze pamiętam sondaż z Pragi, to na pewno było 3680 Juli, a z Wrocławia było chyba 2900, muszę wejść. Nie, we Wrocławiu było chyba mniej, w Pradze było 3690, z tego co pamiętam. Jeżeli chodzi o kapę, czyli energię potencjalnie dostępną drogą konwekcji. Tak jest. Co się na to przyczyniło? No przede wszystkim w przyziemnej warstwie troposfery, czyli tutaj tuż nad powierzchnią Ziemi, była bardzo duża wilgotność. Temperatura punktu Rosy wynosiła około 18-20 stopni, w Legnicy nawet chwilę przed burzą ponad 21. Co jeszcze można powiedzieć? Ponad tą warstwą zalegała warstwa suchego powietrza, bardzo sprzyjająca schodzeniu gwałtownych prądów zstępujących, tak jak z jakimi mieliśmy do czynienia. Taka sucha warstwa jest bardzo sprzyjająca. Nie zawsze dla burz takich zwykłych, ale przy tym, co mówił Kamil. Była zatoka niżowa, był front chłodny i tak dalej. To wszystko przełamało warstwę hamującą, bo to jest warstwa hamująca. Była wysoka, ale te wszystkie czynniki pozwoliły w późniejszym czasie przełamać i wtedy narodził się ten układ burzowy, mezoskalowy, system konwekcyjny. No i jak wiemy, zintensyfikował się i poczynił bardzo duże straty na terenie naszego kraju i nie tylko. Ja tylko dopowiem, faktycznie sprostuję. 3690 Praga, energia 2500 Wrocław. Więc to i tak bardzo duże wartości. No i trzeba też powiedzieć, że te wartości zanotowane z Pragi prawdopodobnie były bardzo podobne w późniejszym czasie u nas. Po prostu te sondaże były z godziny 12. Ta niestabilna warstwa powietrza była bliżej Pragi niż Wrocławia. I to później dalej się przesuwało na wschód. Ale to już było bardzo poważne ostrzeżenie. I tutaj Kamil też wspominał o tych różnych czynnikach, o tych uskokach wiatru, czyli tak zwanym DLS-ie, o tym OKP. Jeszcze było tam szereg innych czynników, DKP. Moglibyśmy tak wymieniać, ale wszystko składało się na obraz, że grozi nam bardzo poważna burza. Jest taki parametr z angielska nazwany DCP. Derecho Composite Parameter. Dokładnie. I on pokazuje, jak duża szansa jest na pojawienie się zjawiska derecho. Im wyżej, tym większa szansa i oczywiście większa szansa na gwałtowny przebieg tego, szczególnie gwałtowny przebieg tego zjawiska. I ten parametr dla Pragi wyniósł w tym dniu ponad 8. Są to wartości ekstremalnie wysokie dla Europy, prawdopodobnie rekordowe. Więc no, pokazuje, jak wyjątkowa była ta sytuacja.
tak wysokie wskazania są najczęściej spotykane w Stanach Zjednoczonych, ale tam temu sprzyja ukształtowanie terenu, zderzanie się ciepłych warstw powietrza z nad Zatoki Meksykańskiej i chłodnych z nad gór skalistych. Tam te kontrasty są dużo większe niż w Europie, więc ta sytuacja była szczególnie wyjątkowa. U nas o takie parametry jest dużo ciężej niż w Stanach. Parametr ten dla Wrocławia osiągnął ponad 4, czyli już wartość bardzo wysoka, a tak jak wspominałem, ten obszar niestabilnego powietrza dopiero nachodził, jeszcze nie był tak obecny w pełni na naszym terenie, więc zgubiłem wątek, naprostuj mnie. A ja czytałem i skupiałem się na tym, jak odpowiedzieć Pawłowi. Rozmawialiśmy o DCP, tak. o tym, jaki był wynik we Wrocławiu, ponad 4, w Pradze ponad 8. Mówiłeś o tym, że są to rekordowe wartości osiągane tylko i wyłącznie generalnie w Stanach Zjednoczonych, przy zupełnie innych warunkach, przy innym ukształtowaniu terenu. Ale dobra, więc może ktoś nas nakieruje w międzyczasie, o czym mówił Łukasz, bo znaczy, ja się skupiałem. Ja po prostu złego słowa użyłem i się zaciąłem. Więc może wrócimy do tego za chwilę, bo Paweł zadał pytanie. Pytanie Paweł zadał takie. Jakie są średnie wartości podczas zwykłej burzy, tak dla porównania? Więc średnie wartości podczas zwykłej burzy, tak dla porównania, o burzy klasyfikowanej jako pierwszy stopień ostrzeżenia. Przepraszam. Przypomnijmy, że wtedy mieliśmy do czynienia już po aktualizacji z trzecim stopniem ostrzeżenia. Przy burzy klasyfikowanej jako pierwszy stopień ostrzeżenia możemy mówić, w bardzo dużym uproszczeniu oczywiście, tam się nakłada jeszcze kilka innych czynników, ale gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na suche parametry wyliczenia modelu numerycznego, to możemy mówić wtedy, kiedy energia przekracza 1000 joule, to tak w bardzo dużym uproszczeniu, kiedy mamy sytuację, w której z prędkością, przepraszam, jeszcze raz, sytuację, w której uskoki prędkościowe wiatru, kierunkowe wiatru osiągają co najmniej 10 metrów na sekundę, czyli jest jakiś ruch tego wiatru w troposferze, kiedy zdecydowanie pojawia się jakoś skrętność w tej burzy i ta skrętność wcale nie musi być duża, wystarczy, że ona będzie w granicach 80 metrów kwadratowych na sekundę, tak? Tam jeszcze kwadratowym do tego wszystkiego. Bo to też jest bardzo ważne. W momencie, w którym mamy wilgotność co najmniej na poziomie i to w tej kluczowej warstwie, te trzy warstwy kluczowe, to jest warstwa przyziemna i później warstwa do 3 km. Jeżeli mamy tą wilgotność tam przede wszystkim na poziomie w granicach 80%, poniżej tego w mojej ocenie grubo bym się zastanawiał nad jedynką, może R-ka, tak, może by przełamało, wyrównało się gdzieś tam z wymuszenia, ta konwekcja by powstała. Ale to są mniej więcej takie warunki, czyli tak jak widzicie, właściwie 100% wyższe były tego dnia, a jeśli patrząc nawet na energię na Pragę, no to zdecydowanie dużo wyższe. A jeżeli chodzi o ten współczynnik DCP, to gwałtowne burze potrafią już występować przy wartościach 0, 0,5, 1, a tutaj mieliśmy 8, więc no po prostu to pokazuje, jak wyjątkowymi warunkami mieliśmy do czynienia, bo trzeba przyznać, że nałożył się bardzo, bardzo wiele czynników. Prąd strumieniowy, zatoka niskiego ciśnienia, napływ powietrza zwrotnikowego, duża wilgotność na poziomie tutaj przy powierzchni, niższa, wyżej. Po prostu to musi zaistnieć kombinacja wielu czynników, by zjawisko derecho mogło powstać. Wielu bardzo rzadkich czynników. Tak. Czynników, które nie są czynnikami normalnymi, codziennymi w rozwoju burz. Jest klasyfikacja zjawiska derecho na hybrydowe i seryjne oraz progresywne. Hybrydowe to jest połączenie cech progresywnego i seryjnego. Progresywne powstaje głównie latem i karmi się wysoką niestabilnością powietrza. Za to seryjne powstaje głównie w miesiącach trochę chłodniejszych i tutaj do głosu dochodzi kinematyka. W przypadku tego derecho mieliśmy połączenie w sumie obu czynników, bo
te wartości u skoku wiatru były ponad w sumie to, co się przyjmuje dla derecho, takie są ramy od tylu do tylu. Jeżeli chodzi o skoki, to nawet w przypadku tego derecho te wartości przekraczały. Więc tutaj po prostu no nie wiem, czy taka sytuacja się w ogóle może jeszcze powtórzyć. Może, dlaczego nie? To jest pogoda. To jest pogoda. Może, ostatnia... może w Europie gdzieś, ale czy akurat tu? Być może to była taka burza stulecia w pewnym sensie. No ja generalnie uważam, coś, że co nie się ma rzeczy zdarza... niemożliwych. Tak, pewnie. Nie no, oczywiście. Nie ma rzeczy niemożliwych. Mówi się o zmianie klimatu, tak jest. Który będzie się cechować tym, że zjawiska będą rzadsze, ale bardziej gwałtowne. Więc no jeszcze zobaczymy, może wypluję swoje słowa. Tak czy siak, no takich warunków u nas chyba nigdy nie było. Takiej kombinacji. No więc teraz tak. Właściwie chciałem powiedzieć, oddaję Łukaszowi głos, a Łukasz zdominował dzisiaj całą transmisję. Więc oddaję Łukaszowi głos. Wy będziecie oglądać slajdy ze zniszczeń. Głównie Legnicy. A Łukasz będzie opowiadał to, co pamięta z tego dnia, gdyż mnie niestety i stety nie było wtedy w Polsce. Więc od czego by tu zacząć? Dzisiejszy dzień to był praktycznie... Byłem tutaj obecny, ale duchem byłem 10 lat temu. Calutki dzień. Przypominałem sobie, co po kolei, jakie wydarzenia miały po sobie kolejność, tak żeby jakoś to tam wam opowiedzieć. Pamiętam wszystko bardzo dobrze. Mam nadzieję, że z mojej wypowiedzi to wyniknie. A jak pamiętam ten dzień? Ogólnie to był mój drugi kontakt z derecho, bo pierwsze miało miejsce 2 lata wcześniej w zimie, w styczniu. Był to orkan Cyryl i to derecho było dereczem właśnie seryjnym. Było troszeczkę energii wtedy, ale przede wszystkim bardzo wysokie wskaźniki kinematyczne związane z bliską obecnością głębokiego niżu. Mam świetne porównanie dzięki temu między jednym a drugim zjawiskiem. Tak jak dla niektórych jakaś tam burza gwałtowniejsza to jest koniec świata, no dla mnie to nie robi już większego wrażenia. Mam jakieś takie dziwne szczęście. Ogólnie to było moje trzecie spotkanie z... Drugie, później jeszcze miałem jedno z silną burzą wiatrową i myślę, że dzięki temu coś mogę na ten temat powiedzieć. Ogólnie interesowałem się już od pewnego czasu meteorologią, chociaż tak jak Kamil mówił, no jeszcze wtedy nie mieliśmy jakby większego pojęcia. Dopiero te zjawiska jakby stworzyły w nas taką chęć zdobycia większej wiedzy na ten temat. Oprócz tego, że wywołały strach, to jak też taką ekscytację i no i tą ciekawość. I tak jak przy orkanie Cyrur wiedziałem, że nadchodzi wichura, tak i teraz wiedziałem, że coś się dzieje i coś się będzie dziać, ale tak naprawdę myślę, że nikt sobie nie zdawał sprawy, co nastąpi tego dnia w Legnicy i nie tylko. I jak to było? Ten dzień pamiętam, że razem z grupą znajomych wybraliśmy się na basen Kabewiak, bodajże on się tak nazywa, w Legnicy. Jest on koło parku. I zachęcała do tego pogoda. Od rana mocno operowało słońce, temperatura bardzo szybko podniosła się do 30 stopni jeszcze przed południem. Wynosiła około 32-33. No i oczywiście, no, jak to na basenie, korzystaliśmy z pogody. Wtedy pamiętam, opalając się, że troszeczkę zaszło chmur, które przeszkadzały w tym opalaniu. No i tak sobie dyskutowaliśmy o tym, o tamtym i tak pomyśleliśmy, że może później zagramy w piłkę. No to był akurat czas, że dużo grałem wtedy w piłkę i jakoś tak nikogo specjalnie nie trzeba było namawiać do aktywności sportowej. Była nas tam większa grupka, plus jeszcze mieli tam zwołać jakieś inne osoby. No i tak umówiliśmy na godzinę 18. No i po tym basenie wróciłem do domu. Pamiętam, że tam coś tam robiłem, jakieś obowiązki domowe, po czym no, zbliżała się już ta godzina 18. Czytałem na portalu pogodowym twojapogoda.pl, bo wtedy mało było dobrych źródeł na ten temat oraz na polskich łowcach burz.
że w tym dniu mogą wystąpić gwałtowne zjawiska. No ale Łukasz, jak to Łukasz, nie pierwszy raz zbagatelizował w sumie. Znaczy nie, że zbagatelizował, ja miałem to gdzieś z tyłu głowy, tak samo jak przy orkanie Cyrlia, dokładnie wiedziałem, że idzie wichur, a po czym poszedłem sobie do hipermarketu i w połowie drogi złapało mnie coś, co wam mam nadzieję kiedyś przekazać, bo tam ta siła zjawiska była bardzo porównywalna, ale się troszeczkę od siebie różniły. I wychodząc, zauważyłem ostrzeżenie drugiego stopnia bodajże na polskich łowcach burz, jak i na twojapogoda.pl. No i dobra, no co, no, Łukasz sobie wychodzi i patrzy na te chmury, ładne słońce, akurat wtedy się przejaśniło, grzało słoneczko, tak na, gdzieś na horyzoncie widziałem takie zarysowane ciemne chmury. No ale dobra, to na horyzoncie jeszcze jest pełna kupa czasu. No i zjawiłem się chwilkę przed 18 na tym boisku. Okazało się, że paru osób brakuje, więc no musieliśmy zaczekać, żeby zacząć grę. Tak od razu już powiem wcześniej, że część osób widziałem wtedy po raz pierwszy i ostatni. To nie znaczy, że im się coś stało, ale jakoś, żeby wyjaśnić, co się później działo, to teraz o tym wspomnę. No i zabrała się w końcu ta ekipa gdzieś tak 10 po 6. Wszyscy już tak spragnieni gry. Zaczynamy grać, ale już zaczyna właśnie nachodzić to zachmurzenie. Takie coraz ciemniejsze chmury, coraz ciemniejsze. Zrobiło się tak dosyć parno. I po jakiś, tak mi się wydaje, 15-20 minutach te chmury na horyzoncie zrobiły się już naprawdę ciemne. I tak coraz częściej zerkaliśmy w tamtą stronę, ale tak naprawdę nikt z nas nie podejrzewał, że no idzie jakaś mocna burza do nas, bo ani nie grzmiało, ani nic. Kilka następnych minut później zauważyliśmy potężny wał chmurowy. On jeszcze, wiadomo, w oddali nie był taki potężny i był, wydawało się, w oddali. Jednak kolejne kilka następnych minut utwierdziło nas w przekonaniu, że to wszystko dzieje się jednak dużo szybciej. Jednak nadal nie podejrzewaliśmy tak naprawdę, co się dzieje. Graliśmy sobie dalej. A przepraszam, no bo... jeszcze, wejdę w słowo. Na którym orliku graliście? Bo nie, pamiętam, to że... była szkoła podstawowa numer 19 przy Alei Rzeczypospolitej. Aha, czyli 120. No, bo tak dla zobrazowania chciałbym wiedzieć, gdzie tak, ty tak, bardzo dobrze, jako... że o tym mówisz. Jeżeli macie tam gdzieś pod ręką jakieś... Tak, Alicja, bardzo szczegółowo pamiętam, a za szczegółowo nie będę się tak tutaj wgłębiał, postaram się to jakoś tak leciutko skrócić, ale nie chcę też pominąć pewnych szczegółów istotnych. A tak, graliśmy na boisku szkolnym przy szkole podstawowej numer 19 w Legnicy, jest to dla ludzi spoza Legnicy informacja Alei Rzeczypospolitej 125. No i możecie sobie spojrzeć na mapę, gdzie to jest, gdzie jest park miejski. I to będzie też dobre zobrazowanie, gdzie co się działo w Legnicy. No i ten, wracamy do mojej opowieści, więc widzimy ten wał chmurowy. Jest coraz bliżej i bliżej i porusza się jakby coraz szybciej i szybciej. Oczywiście to była kwestia perspektywy, ale no, nie spodziewaliśmy się tego. I w pewnym momencie, kiedy ten wał już był naprawdę blisko, przestaliśmy po prostu grać. Nikt nie powiedział stop czy coś. Wszyscy stanęliśmy, patrzyliśmy do góry w niebo zadartymi głowami. Po pierwsze, no, ten wał chmurowy był potężny. Był taki jakby nie do końca zorganizowany, był taki postrzępiony. A przede wszystkim poruszał się z bardzo dużą prędkością. No i co się stało, gdy ten wał chmurowy znalazł się nad nami? Niemal zero-jedynkowo wiatr zaczął wiać z ogromną, po prostu ogromną prędkością. Byliśmy totalnie zaskoczeni. Wcześniej nie było ani widać grzmotów, ani słychać grzmotów. Nie było też po chmurach widać, że idzie jakaś ulewa, bo co do deszczu, to on troszkę przyszedł później. No i zerwał się ten niesamowicie silny wiatr. Pamiętam, że tak jak nie było tego normalnie widać, nagle wszystko zrobiło się siwe, bo cały kurz kamyczki podniosło z podłogi i zaczęło nas uderzać po nogach. Pamiętam, że podskakiwałem z bólu, tak jak opisowo bym to określił na filmach gangsterskich. Ktoś komuś strzela przed nogami i mówi tańcz. No to mniej więcej to ja musiałem tak wyglądać w tym momencie, bo to była taka siła. Nie chcę tutaj nic wam przesadzać, o Jezu, co to, koniec świata, ale po prostu siła była ogromna tego wiatru. Aha, jeszcze tak woli ścisłości, wszystko to, co teraz będę mówił, działo się bardzo, ale to bardzo szybko. Po chwili zauważyliśmy, że na boisko lecą iskry.
tak rzutem oka zobaczyliśmy, że to z linii jakiejś tam niskiego czy średniego napięcia, które przebiegały tuż obok boiska. Nie wiedziałem wtedy, bo to wszyscy byliśmy w totalnym szoku, dlaczego w ogóle to się dzieje, ale zaczęliśmy biec w przeciwnym stronie niż te iskry lecą. I jak uciekałem przed tymi iskrami, widziałem, jak piłki samoistnie mnie wyprzedzają, gnane wiatrem. No po prostu szok. W pewnym momencie te iskry przestały lecieć. My tam przyjechaliśmy rowerami, czy niektórzy pieszo, razem z plecakami, no i tak jeszcze odruch, żeby brać swoje rzeczy i uciekać, chować się. No a to było boisko, otwarty teren, więc no kierunek szkoła. Jako, że były tam osoby, które nie znałem i na pewno były tam pierwszy raz, starałem się krzyczeć, bo no, inaczej się nie dało. Siła wiatru była potężna i pokazywać im, gdzie mają biec, gdzie mają się chować. No i tak wyszło, że ja z kolegą, moim minikiem Łukaszem, zostaliśmy z tyłu i nam pozostało schować się pod wiatką, bo już zaczęło wszystko latać, gałęzie, tynk ze szkoły i tak dalej. Ta wiatka to było takie kiepskie schronienie, ale miałem świetny widok stamtąd, co się dzieje. Daleko nie widziałem, bo te tumany kurzu nalatywały mi do oczu i bardzo ograniczały widoczność. W relacjach niektórych osób pojawiała się jakby trąba powietrzna. Mi ciężko się tak tego odnieść, później spróbuję. No ja nie widziałem nic takiego, co mogłoby się gdzieś rodzić, ani gdzieś w pobliżu mnie coś takiego się działo, ale tak jak mówię, ja miałem wtedy bardzo ograniczoną widoczność. No i co? No i tak sobie tam siedzimy. Ja starałem się z kolegą rozmawiać na temat tego, co się dzieje, ale po prostu się nie dało. Siła wiatru była tak duża, że huk nie pozwalał nam się normalnie komunikować, trzeba było krzyczeć, a krzycząc nalatywał nam ten pył, kurz do ust, więc no, sobie darowałem. Coraz więcej zlatywało elementów elewacji, tynku, nie wiem, coś tam z dachu tej szkoły na tą naszą wiatkę. Ona była no taka licha dosyć, więc stwierdziliśmy tak, nie wiem, czy na migi, nie pamiętam teraz dokładnie, że musimy biec tam, gdzie reszta pobiegła. No i tak, nie wiem, czy przez chwilę może ciutkę słabiej wiało, czy po prostu zaryzykowaliśmy i wybiegliśmy. Zmieniliśmy tą krywkę, zaczęliśmy biec ile sił tylko w nogach pod wejście do tej szkoły. Jeżeli macie właśnie okazję sobie w Google'ach sprawdzić, wejść w Google Street View, znaleźć się przy tej szkole, to będziecie mieć obraz. Tam są takie schody, które idą do góry, do wejścia, a pod tymi schodami było wejście do szatni. I no, tam była fajna kryjówka, byliśmy osłonięci tak jakby od wiatru, bo ten wiatr wiał jakby zza szkoły, a my byliśmy mniej więcej po jej środku. No i nic nam nie miało szans spaść na głowę ani nic. No i co? No właśnie mniej więcej wtedy, jak my tam przybiegliśmy do reszty osób, zaczął padać deszcz. Deszcz padał zupełnie poziomo. Jakoś ciężko mi to inaczej określić, czy pod jakimś kątem. No, wydawało się, że on po prostu leci sobie poziomo gdzieś tam dalej. Widać już było różne połamane gałęzie. A my sobie podziwialiśmy ten spektakl. No i po chwili dzieje się taka oto sytuacja. Jedzie sobie samochód, bo byliśmy przy takiej jednej z głównych ulic miasta, to jest Aleja Rzeczypospolitej, i co odważniejsi sobie jechali. I w pewnym momencie przy tej szkole było takie potężne, wielkie drzewo. Widzimy, jak ono zaczyna lecieć na drogę. Ja wiem, sekundę, dwie wcześniej w miejscu, w którym upadło to drzewo, przejeżdżało auto. Jego kierowca zatrzymał się po, nie wiem, 10-15 metrach, wysiadł z auta i po prostu patrzył za siebie i tak stał. My w tym momencie wyskoczyliśmy z tej naszej kryjówki, bo nie widzieliśmy, czy spadło na inne auto. Tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie pomóc, bo to drzewo było ogromne. I gdyby ktoś się pod nim znalazł, nie miałby żadnych szans na przeżycie. No ale ten pan miał bardzo dużo szczęścia. No i co? No, potem siadł i pojechał dalej. My wyskoczyliśmy, zobaczyliśmy, że tam nic nie ma pod tym drzewem i wróciliśmy z powrotem, bo no, ten deszcz tak zacinał niesamowicie przez ten wiatr. Wiatr w mojej ocenie, tak jak to pamiętam, nie słabł nawet na chwilę. Po prostu cały czas wiał z ogromną, ale to ogromną prędkością. Po niedługim czasie
przypominam sobie, że zacząłem widzieć pierwsze takie wyładowania atmosferyczne. Były to głównie wyładowania chmurowe, czyli te, które nie sięgają Ziemi, tylko gdzieś tam sobie w chmurach błyskają. Grzmotów nie było słychać żadnych, bo nie było takiej możliwości z powodu huku wiatru. Minęło jakieś 15-20 minut i dało się zauważyć, że powoli to już wszystko cichnie. No i kilka dalszych minut później, można powiedzieć, już było po wszystkim. Skończyło się dosyć gwałtownie, tak jak się i zaczęło. No i ruszyliśmy się z tej kryjówki zobaczyć, co się stało, bo no, to, co widzieliśmy, no, to był tylko jakiś tam wąski obszar ulicy, a no, jednak była ciekawość, co się mogło wydarzyć, skoro tak wielkie drzewo powaliło. No i zobaczyliśmy tą Aleję Rzeczypospolitej w obu kierunkach, mnóstwo drzew, mnóstwo gałęzi. Po obu stronach tego powalonego drzewa stworzyły się korki, bo nie było żadnej możliwości, żeby przejechać. Po paru minutach zjawił się nagle bus. Nie wiem, jak on podjechał. Nie wiem, skąd panowie byli tak dobrze przygotowani. Wyskoczyli z piłami i zaczęli przecinać to drzewo. Zaczęli od czubka, więc po chwili stworzył się taki jakby korytarz. Wzdłuż tej drogi biegnie taka droga rowerowa. Nie jest w sumie w żaden sposób oznaczona, ale jest tam taka droga rowerowa. I samochody osobowe, wjeżdżając na tą drogę rowerową, mogły omijać to drzewo. Gorzej było z autobusami i ciężarówkami, a te akurat znalazły się na początku zatoru z jednej i drugiej strony drzewa. No i tutaj wpadliśmy na pomysł w trójkę z dwoma chłopakami, już nawet nie pamiętam dokładnie z kim, że tak, jeden pójdzie na jedną stronę korka, drugi na drugą, a ktoś będzie po środku i będzie przekazywał sygnały. No i zajęliśmy się udrażnianiem ruchu. Pewnie to jest nielegalne, ale kto wtedy o to dbał? Można powiedzieć, że pomogliśmy rozładować na początku ten korek. Oczywiście tam panowie z piłami cały czas działali. No i my tak między sobą przekazywaliśmy te sygnały. Kierowcy nas posłusznie słuchali i udało się puszczać jakoś ten ruch do momentu, aż to drzewo zostało na tyle usunięte, że ten autobus i ta ciężarówka zdały przejechać i no już później sobie jakoś tam radzili. No wokół pojawiło się mnóstwo gapiów. My te swoje wszystkie rzeczy mieliśmy tam pod szkołą, więc no tak stwierdziłem, że może pójdę zobaczę, co z tym się dzieje, czy nic nie zginęło. No i tak w sumie to już powoli był jakby koniec tego całego wydarzenia. Nie pamiętam, naprawdę starając się to sobie dzisiaj przypomnieć, nie wiem, jak ja wróciłem do domu. Moja mama jakoś tam, nie powiem, że nie była zatroskana, ale jakoś nie było tak, co się z tobą działo, czy coś, jakieś pretensje, tylko tak szybka wymiana przebiegu wydarzenia. U mnie, a mieszkam na osiedlu, no blisko tej szkoły, szkód nie było za dużo. Wiadomo, rosną jakieś tam niższe drzewa i prawdopodobnie tutaj pokazuje właśnie tą swoją siłę zjawisko mikroburst. Wystarczy obszar ciutkę obok i już wiatr jest innej siły. O co się martwiłem? O koty. Miałem kotkę wtedy, która się okociła niedługo wcześniej, no i ta burza nadeszła gwałtownie. Moja mama z siostrą nie zdążyły tych kotów wziąć do domu. No okazało się, że na szczęście żadnemu się nic nie stało. Schowały się pod jakąś choinką i przetrwały i miały się dobrze. Na podwórku było, wiadomo, troszeczkę połamany jakiś gałązek, parę spadło dachówek, ale poza tym nie było większych szkód. No bardzo duże szczęście. Czego nie było? Nie było prądu i to przez długi czas, bo z tego co pamiętam to było 20 kilka godzin, więcej niż doba, kiedy przywrócono z powrotem energię elektryczną. Wieczorem jakoś tak spotkałem się wcześniej ze znajomymi i stwierdziliśmy, że pójdziemy zobaczyć, co się w parku dzieje. No i to był szok. To był już wieczór, było już ciemno, bo no, zjawisko się skończyło po 19:00. Zachód słońca był jakoś po 20:00 wtedy, nie pamiętam dokładnie, 20:30 coś. My byliśmy na pewno gdzieś 21:30 w tym parku, no, i widok masakryczny. Przez park idzie taka szeroka aleja, aleja Orła Białego, taki deptak. I po prostu, mimo jego szerokości, no nie dało się normalnie przejść. Trzeba było robić takie zawijasy, zakrętasy, żeby można było w ogóle dojść mniej więcej do środka parku.
wszędzie leżało mnóstwo, mnóstwo wielkich drzew, których no bardzo szkoda, to były pomniki przyrody niejedno. Ogólnie nasz park, można mówić różne rzeczy o mieście, ale park mieliśmy, no mamy, mamy z powrotem bardzo ładny, ale no wtedy był szok. Teraz widzę, że Kamil tak jakby nawiązuje do moich słów i widzicie zdjęcia. Jeszcze nie, jeszcze nie widzę, ale za chwilę. Aha, za chwilę będą widzieć, no to już tutaj już Kamil o to zadba. Będzie widać szkody. Chociaż tyle mi zostanie w tej transmisji dzisiaj. Co jeszcze pamiętam? W ludziach panował duży strach, że to zjawisko się niedługo powtórzy. Gdzieś jakieś plotki chodziły, że to się wydarzy, że coś idzie i w ogóle. No strach był duży. Wróciliśmy do domów, bo pamiętam, że kiedy byliśmy w tym parku, tak sobie nadszedł taki trochę wiatr, tak troszeczkę mocniej wiało. Nie było żadnej burzy, tylko no, każdy wiatr już wtedy robił wrażenie. No i oczywiście wybrałem się do parku dnia następnego, już za dnia, i wtedy tak naprawdę ujrzałem rozmiar tych szkód. To było mega poruszające i myślę, że każdy legniczanin, będąc tam, po prostu zatykało, widząc, jak duży jest rozmiar szkód. Bez przesady wydaje mi się, że około połowa drzew została powalona. No to wyobraźcie sobie ładny park i nagle nie ma połowy drzew, a te, które się ostały, są praktycznie pozbawione swoich koron, te wyższe. No po prostu widok nie do opisania. Przeszedłem z wielkim trudem ten park na drugą stronę, w okolice ulic Jordana, ulicy Powstańców Śląskich i Zielonej. Możecie sobie sprawdzić na mieście, to jest tuż przy parku. Tam było wiele zaparkowanych samochodów, na których leżały drzewa. I po prostu zastanawiam się, jakim cudem nikomu nic się tak naprawdę poważnego nie stało. Gdzieś niedawno czytałem relację, że tam jakaś pani była z dziećmi w parku i wielkim szczęściem jakoś udało się je stamtąd wydostać. I dlatego też wspominałem, że bardzo bym chętnie z kimś porozmawiał, kto był wtedy w parku i co zrobił, gdzie on uciekł, bo tak naprawdę, no gdzie można uciec w parku przed takim zjawiskiem, gdzie jest pełno wkoło wiele, wiele wielkich drzew. Mi tak przyszło chyba, żebym się położył pod ławką i czekał. Bo no jakie inne zabezpieczenie można znaleźć? W pobliżu mam taką relację od znajomych, grali wtedy na mistrzostwach świata chyba młodzieżowych w łucznictwie. Treningi były wtedy w parku, treningi. Oni nie było, zawody były dzień później, a w tym dniu... Ale z jakiegoś powodu tam byli. Nie, ciężko mi powiedzieć dlaczego. Może tak, tylko żeby tło muzyczne zrobić mniejsze o większe, ale byli tam. I opowiadali mi, jak to wyglądało z punktu stadionu. Po prostu wielkie tarcze łucznicze i wiele innych tam elementów latały po całym stadionie. Szybko udało mi się gdzieś tam schować pod trybunami, na całe szczęście. A co do tych ulic Jordana, Zielona, Powstańców Śląskich, no makabra. Tyle zniszczonych samochodów, dachówki, no wszędzie po prostu, jak gdzie tylko były jakieś zabudowania, wszędzie leżały dachówki. No i Kozi Staw, który jest bardzo blisko. No to też był ciężki widok. Był on obrośnięty dookoła wielkimi drzewami i one po prostu jedno obok drugiego leżały. Jedno koło drugiego. Totalnie zmieniony krajobraz. No jak po wojnie. Kawałek dalej jest ulica Mickiewicza, a jeszcze dalej Szkolna i Jaworzyńska. No to tam zerwało z kamienicy dach. Ten dach, po taki potężny kawał dachu, wzięło, zrzuciło na samochody zaparkowane pod spodem. Na szczęście nikt w tych samochodach nie był. W międzyczasie wiadomo, mijało się ludzi, opowiadali różne rzeczy, które trochę ciężko było uwierzyć. Jedna pani mówiła, że jechała autobusem, ten autobus przechylało, że praktycznie jechał na dwóch kołach przez chwilę, że kogoś tam porwało, przewróciło, że ktoś widział trąbę i tak dalej, i tak dalej. No, ciężko mi było tak i w to uwierzyć, i nie uwierzyć. Ale no, relacje były też najróżniejsze i wszyscy chyba mieli to samo poczucie co ja. Ja autentycznie bałem się w trakcie tego zjawiska o swoje życie. Było to drugi raz, za pierwszym razem właśnie podczas tego derecho w czasie orkanu Cyryl. No mam na szczęście taką cechę, że w takich sytuacjach nie panikuję i nikomu nie polecam panika, to jest najgorszy doradca, ale strach autentycznie był, autentycznie się bałem.
Bałem się, że coś mnie może uderzyć w głowę i tak dalej, bo wszystko latało. To ciężko opisać, tak jak my byliśmy pod tą wiatą, no po prostu co chwilę coś spadało, jakieś wielkie kawały elewacji i tak dalej, a my stamtąd jeszcze wybiegliśmy w trakcie trwania i no jakimś szczęściem na pewno wzięliśmy jakiś łuk, żeby jak najdalej od tej szkoły biec, ale no trzeba było w miarę krótko jakoś biec, no wszystko była adrenalina i tak dalej. I pewnie niektórzy sobie zadają pytanie, po takich przeżyciach, dlaczego ja lubię te burze ścigać? No lubię, bo jakoś no, to jest taka siła natury. Nic jej nie jest w stanie poskromić i warto sobie, jakoś mnie to ekscytuje, podziwiać siłę tej natury. Poza tym może to jest jakiś taki syndrom sztokholmski albo coś. A po trzecie, tak naprawdę to nie jest tak, że ja się nie boję burz, bo się ich boję. No, pamiętam, że za dziecka nawet tak autentycznie się ich bałem. Teraz po prostu czuję się nieswojo, będąc na otwartej przestrzeni w trakcie trwania burzy, że no jest ten strach, że mnie trafi piorun. No i wiadomo, jak ścigamy te burze, no to robimy to na tyle odpowiedzialnie, na ile się da. Coś się może przytrafić zawsze i wszędzie, tak samo podczas burzy, jakieś to ryzyko jest tam wliczone, ale mimo wszystko po tych przeżyciach nie mam czegoś takiego jak trauma przed tymi zjawiskami, ale wiem, że niektórzy mają do tej pory i wcale im się nie dziwię, żeby nie było, no ale u mnie to nie występuje. Jeżeli chodzi jeszcze o szkody, no to praktycznie całe miasto było z powalonymi drzewami, z wszędzie leżącymi dachówkami i tak dalej, i tak dalej. Taki najsilniejszy pas zniszczeń zauważyłem, też możecie sobie mapkę odpalić, znajdźcie ulicę Jaworzyńską, Asnyka, Rataja, idźcie w stronę parku i potem w stronę osiedla Kopernika, poprzez ulicę Wrocławską mniej więcej, nad Kaczawą. Będziecie mieć osiedle tu, gdzie teraz jesteśmy, przy ulicy Kartuskiej. Dalej mamy też troszeczkę z boku Kopernik. Mamy piekary. I po drodze jest też cmentarz. No, kolejnym z dużym, no, kolejnym takim przeżyciem to było właśnie pójście na cmentarz, na groby bliskich. Czy przypadkiem nie zostały zniszczone, a już słyszeliśmy, że dużo drzew spadło na groby. No i pytanie, czy jakiś grób kogoś bliskiego z rodziny został uszkodzony. No całe szczęście żaden, nic się nie stało, ale no wiele osób na pewno wtedy musiało się zmierzyć i z taką szkodą, na pewno bolesną. Z relacji jeszcze znajomych wiem, że sporo się działo mniej więcej w Kunicach, w Spalonej, tam też zanotowano bardzo duże szkody, też wiem to z relacji, że tam się działo dużo. I co tu jeszcze można powiedzieć? Tak powoli bym zmierzał do końca tej swojej opowieści. Czy chciałbym, żeby takie zjawisko się ponownie wydarzyło? Chyba nie. A czy chciałbym je przeżyć? Pewnie tak, ale na pewno nie w Legnicy. My już swoje odcierpieliśmy. Szkody były na miliony złotych, kilkanaście na pewno. Długo trwało ich usuwanie w parku. Wiele osób, no ja nie będę ukrywał, że nie przyłączyłem się, ale wiem, że wiele osób pomagało w usunięciu różnych szkód. Działało wiele ekip jakiś tam chyba na zasadzie, że za darmo usuwali te drzewa, ale po prostu te drewno dla siebie brali i później pewnie sprzedawali. No myślę, uczciwy układ i jakoś to dosyć całkiem sprawnie poszło. Później zainwestowano też sporo pieniędzy w rewitalizację parku. Myślę, że poszło to w dobrą stronę, chociaż no, tego charakteru jak miał wtedy jeszcze no, daleko. Te drzewa są jeszcze dużo niższe na tą chwilę niż wtedy były. No, trzeba by było to zobaczyć, jak wyglądał park przed i zaraz po i jak wygląda teraz. Poza tym tych szkód w mieście już nie widać i oby już nas to nie spotkało. Tyle mogę życzyć wam i sobie. No to są jednak takie zjawiska ekscytujące, ale bardzo, bardzo, bardzo groźne. Wyrządzające dużo szkód. Wyrządzające szkody w psychice wielu osób, bo każdy inaczej takie zjawisko odbiera. Ale no będę powtarzał, że jednak ekscytujące i
Czy bym chciał przeżyć? Pewnie tak, tylko gdzieś w jakimś bezpiecznym miejscu, z dala od domu. Na Łukaszowie, na wiatrak. Na przykład. Niech sobie tylko tam. To tak jak ostatnio była ta burza, którą transmitowaliśmy, no ostatnio w czerwcu bodajże, gdzie podobne zjawisko downburst miało miejsce w Janowicach, w Krajowie. Tam też była taka chmura stropowa, tylko no jednak to był inny rozmiar i to było zjawisko bardzo krótkotrwałe. A tutaj mówimy o burzy, o układzie MCS, który swoim zasięgiem objął, no nie wiem, z 1/3 powierzchni kraju pewnie. Więc tych szkód oprócz Legnicy, oprócz Dolnego Śląska było wiele, także w Wielkopolsce, w Łódzkiem, nie wiem co tam jeszcze po drodze, w Mazowieckiem też chyba, ale już mniejsze, bo tam już dalej ten układ słabł. No na Mazowszu zakończył żywot już. Chociaż jakieś tam podmuchy jeszcze no notowano, ale słabsze nawet i w Białymstoku, więc no jak potężna była to burza, możecie sobie wyobrazić, od Czech i Niemiec, naszej granicy poprzez Dolny Śląsk aż do Warszawy i Białegostoku. No masakrycznie wielki dystans. Burze są raczej zjawiskami krótkotrwałymi. Pół godziny, godzina jest po wszystkim, a tutaj mamy 5 godzin, 500 kilometrów, porusza się to wszystko bardzo szybko, wszystko dzieje się bardzo szybko, bardzo gwałtownie. No jest to coś, co zapamiętam z pewnością do końca życia i tak myślę, że pozostali mieszkańcy tutaj także mogą to powiedzieć, tak jak i ja. No i to tyle, noc. Co jeszcze mogę dodać? No to już myślę, że może coś oddam trochę głosu Kamilowi, ja się napiję. Dziękuję. Zasło mi w gardle. Nie. Mam nadzieję tylko, że was nie zanudziłem. Starałem się to wszystko opisać jak najrzetelniej. Prawdziwie nigdzie nic nie koloryzowałem. Myślę, że wszystko. Aha, jeszcze a propos tych iskier, które zaczęły na nas lecieć. Później zauważyłem dopiero, bo byłem w takim szoku, że drzewo było na tych liniach i to był prawdopodobnie moment, jak drzewo się wywróciło. Tylko ja tego nie zauważyłem. Wszystko działo się tak szybko. No, ale to było niesamowite. Widzisz, jak po prostu leci na ciebie fala iskier. Ty uciekasz przed nią, a ciebie jeszcze wyprzedza piłka, przez nikogo nie kopnięta, tylko tak pchana wiatrem. No to pokazuje tylko, jak silne było to zjawisko. Ja bardzo dziękuję Łukaszowi. Bardzo, bardzo fajna, bardzo fajne, znaczy bardzo fajne, może złe określenie. Bardzo rzetelne wspomnienia. Bardzo rzetelne wspomnienia to na pewno, ale i też wspomnienia ukazujące taki żywot każdego człowieka tego dnia, który doświadczył tego zjawiska tak na własnej skórze. Bardzo dużo relacji z tego dnia słyszałem. Bardzo dużo relacji widziałem również w różnych formach i naprawdę, naprawdę te wspomnienia Łukasza to są jedne z lepszych wspomnień, jakie ogólnie słyszałem, ponieważ ubarwione o wiele aspektów i przede wszystkim również o to, co było po tym, ponieważ te, które do tej pory słyszałem, ograniczały się do tego, że przyszła ciemna chmura, zrobiło się ciemno, wiało i koniec. A tutaj Łukasz bardzo świetnie rozwinął te swoje wspomnienia. One faktycznie naprawdę trwały długo, ale myślę, że jesteście zadowoleni, a zdecydowanie widać to teraz w tych komentarzach, za które oczywiście dziękujemy i tutaj uznanie dla Łukasza za swój wkład w całą tą transmisję. Ja nie ukrywam, że byłoby mi niezmiernie ciężko poprowadzić ją samemu. A co najważniejsze, to jeszcze nie jest jej koniec. Już powolutku kończymy, ale jeszcze nie jest jej koniec, bo została jeszcze też bardzo ważna kwestia do omówienia. Kwestia pod tytułem, czy można było zrobić coś, czy można było ostrzec wcześniej. Było pytanie, które zadał Łukasz z Jeleniej Góry, o którym powiedziałem na początku. I tutaj postaram się na chwilę przejąć mikrofon od Łukasza, jako człowiek, który generalnie te ostrzeżenia wydaje dla was najczęściej. No na pewno najdłużej, ponieważ Łukasz to jest człowiek, który tak jedną nogą jest w zespole DPOM, czyli bardzo dużo czasu poświęca na analizy z nami, ale z drugiej strony zostawia drugą nogę na zewnątrz, żeby tak zabezpieczyć się chyba tak naprawdę, że nie chce wejść w to na 100%. No, ale czy nie chce, po prostu nie chce ciebie zawieść, bo wiem jak u mnie jest czasem z czasem. Aha.
Pozdrowienia. O, serdecznie pozdrawiam. Właśnie miałem opowiedzieć Tobie historię dzisiaj prywatnie. Pojawiły się pozdrowienia od Adama Mowszeta. Wczoraj jak byłem, jak wracałem z rywala, Paserati zrobiło robotę, wychodziłem ze swojego pokoju i stanął właśnie Adam. Pozdrawiam Adam Ciebie serdecznie. Stanął Adam i pyta się, czy to jest moje auto. Jakoś tak to od tego się zaczęło. No i okazuje się, że 409 km od domu spotkałem człowieka z Wrocławia, to znaczy chyba z Wrocławia, rejestracje by mi na to wskazywały, chyba z Wrocławia, Adama, który był na urlopie z żoną i obserwuje profil od 2 lat. Powiedziałem Adamowi, że jest bardzo cichy, żeby się uaktywnił, no i jak widać Adam trafił na transmisję. Bardzo miło, Adam, było Ciebie poznać, a przede wszystkim dla mnie taka też miła chwila, no bo jesteś na wczasach z rodziną 409 km od domu i jednak ktoś gdzieś Ciebie rozpoznaje, a okazuje się, że jeszcze 2 lata obserwuje profil, także tym bardziej dla mnie dobra chwila taka zwieńczająca. Na pewno jest to miłe doświadczenie. Mnie na pewno nikt nie rozpoznaje, bo się nie pokazuje na tych transmisjach, raczej to się nie zmieni, a na pewno nie szybko. Ale tak znajomi mówią, o, coś tam te burze i się pytają, co będzie dzisiaj, tak, no to jest to nawet dosyć miłe, no i nie zawsze wiem, bo nie zawsze mam na to czas i dlatego też tutaj mówię Kamilowi, że nie mogę się tak w pełni zaangażować, bo nie jestem w stanie, ale jeżeli mam czas i tak dalej, to Kamil może na mnie liczyć. Wiem. Tym bardziej, że coraz bardziej mi się to podoba. Więc wróćmy teraz do pytania i to już będzie chyba ostatni punkt transmisji. Ja proponuję, żebyście w międzyczasie, właśnie już na koniec tej transmisji, ona 2 godziny trwa, godzinę 44, godzina 45 równo w tej chwili, więc jeszcze pewnie 15 minut nam zejdzie do końca, żeby zmieścić się w 2 godzinach. Ja proponuję, żebyście w momencie, w którym będziemy opowiadać, co można było zrobić, czy można było zrobić, jak można było zrobić, bo to też jest bardzo ważne pytanie, które generalnie od jakiegoś czasu zadają mi ludzie interesujący się tym, co się wydarzyło 10 lat temu. Proponuję, żebyście Wy zadawali swoje pytania. To jest czas dla Was, jeśli chcecie coś jeszcze wiedzieć, o czymś chcielibyście zapytać, głównie oczywiście w temacie derecho, ale nie tylko. Być może w temacie pogodowym to jest chwila dla Was, a ja tylko pokrótce chciałbym Wam wyjaśnić, jak wyglądają nasze analizy, ponieważ to nigdy jakoś tak też szczegółowo nie zostaje wyjaśniane. Czym się będziemy kierować, wyjaśniłem już wcześniej. Czy można było wydać ostrzeżenie wcześniej? Ostrzeżenie trzeciego stopnia. Łukasz zadał dzisiaj to pytanie z Jeleniej Góry o godzinie 18.05, kiedy ja sobie w ramach wspomnień pozwoliłem wrócić do właśnie tej sytuacji sprzed 10 lat. Czy można było wydać ostrzeżenie wcześniej? Można było wydać i przykładem na to są polscy łowcy burz. Polscy łowcy burz zaktualizowali prognozę. Strzelam teraz, ona była zaktualizowana nie dużo wcześniej, bo też dużo wcześniej się jej zaktualizować do trzeciego stopnia po prostu nie dało. Tak. Trzeci stopień jest stopniem najwyższym i trzeci stopień jest stopniem wymagającym naprawdę raz, że bardzo dużej odwagi wydając ten stopień, a dwa, że bardzo dużej też pewności tego, jakie te zjawiska mogą być, ponieważ jest bardzo cienka linia między drugim a trzecim stopień. Już drugi stopień ostrzeżenia wydany generalnie w godzinach porannych powinien uświadamiać ludzi w obszarze znajdujących się w tym stopniu ostrzeżeń, że coś jest nie tak, że będą silne burze, że będą te burze się pojawiały. Bardzo ważną rzeczą, o czym również Wam często powtarzamy, jest sytuacja mówiąca o tym, że gdybyśmy my wydawali prognozę 10 lat temu, w mojej ocenie 2 wylądowałaby na całym obszarze Dolnego Śląska. Nie wolno byłoby się bawić w tym momencie w wykreślanki obszaru, że tu w Lubinie będzie, a w Głogowie nie będzie, więc wydaje mi się, że drugi stopień został był uwzględniony na całej ścianie Dolnego Śląska i dlatego zawsze prosimy Was o to, żebyście może nawet nie udostępniali, ale powiedzieli komuś o tym, że ten dzień może coś nieść niebezpiecznego, ponieważ już samo wydanie drugiego stopnia jest naprawdę dla ludzi, którzy robią to z konkretnego powodu, sygnałem do tego, że coś się może dziać. Dla ludzi, którzy wydają te prognozy nie na wyrost, bo wiadomo, między 2009 rokiem a 2019 naroiło się mnóstwo bardziej lub mniej rzetelnych profili informujących, rzetelnych źródeł w ogóle, może nie mówmy o profilach, tylko źródłach, bo i na stronach www są strony, które czerpią energię z clickbaitowych treści. Tak poszedł internet do przodu, że niestety
Lepiej jest wrzucić trójkę, narobić szumu, że będzie groźnie, że stracimy życie, że stracimy zdrowie, a później powiedzieć, że to jest tylko pogoda. No więc nie. To nie jest tylko pogoda, bo pewne rzeczy da się przewidzieć. I czy można było dać wcześniej trójkę? Nie. Uważam, że to, co zrobili łowcy, polscy łowcy burz, czyli Stowarzyszenie Polscy Łowcy Burz, czapki z głów, ponieważ no jeszcze twoja pogoda, tak? Tak jak sam wspominałeś. Tak. Jeszcze twoja pogoda. SOP, czy SOP wtedy funkcjonował? Stowarzyszenie Obserwatorów Burz? Chyba nie. Nie byłem aż tak mocno w temacie. SOP chyba nie. Ekipa Dogonimy Burze to jest chyba ta właśnie ekipa powiązana z SOP-em, tak? Oni chyba jeszcze wtedy aż jakoś tak mocno nie. Ale czapki z głów, bo wydanie drugiego stopnia było jak najbardziej potrzebne. Wydanie trzeciego stopnia, mimo tego, że dopiero w okolicach godziny 18, nie dało się wydać tego wcześniej. Przepraszam, zwracałem Waszą uwagę na zdjęcia radarowe, do których jeszcze na chwilkę pozwolę sobie wrócić. To jest godzina 17.15. Tutaj następnie jest godzina 18. A sobie powiedzmy, że oni musieli zacząć analizować sytuację przed 18. Tak. Kiedy widzieli mniej więcej ten poprzedni. Tak. Skan radarowy. Tak, czyli tak naprawdę ten. Tak. Czyli tak naprawdę ten. Ja generalnie z tego skanu radarowego, gdybyśmy teraz siedzieli na analizie, nie zdecydowałbym się na pewno na wydanie trzeciego stopnia. Może bo jeszcze... ten skan radarowy, on niczym nam nie mówi. Może 17.30, coś troszeczkę. Bo to była 17.15, więc tak naprawdę godzina przed... godzina przed wejściem układu na obszar Dolnego Śląska, gdzieś na granicę z obszarem Dolnego Śląska. Kolejny skan już tak, to już jest godzina 18. Kolejny skan już tak i kolejny skan, gdybyśmy też 10 dzisiaj mieli materiały, a pewnie w tej sytuacji teraz prowadzilibyśmy dla Was transmisję gdzieś z okolic, może Łukaszowa, bo to by był dobry punkt wypadowy dla nas, może z okolic Łukaszowa, pewnie byśmy wydali trzeci stopień ostrzeżenia, ale to przypominam, to cały czas byłaby godzina 18. Nie dało się wydać trzeciego stopnia ostrzeżenia szybciej, w mojej ocenie, ale już samo wydanie tego drugiego stopnia ostrzeżenia powinno Was, i zawsze o to prosimy, przygotować na to, że raz, że może być aktualizacja, dwa, że jeżeli już jest taki stopień wydany, zaznaczam z naprawdę rzetelnych źródeł, warto się przygotować na najgorsze, ale też można brać pod uwagę to, że to jest tylko pogoda, bo spójrzmy teraz na chociażby Głogów. Na Głogów, na części położone na północnym wschodzie województwa, mimo tego, że w prognozie został był uwzględniony drugi stopień ostrzeżenia, a aktualizacja nie wiadomo jak by się potoczyła, czy byśmy próbowali wybierać trójkę dla danego obszaru, więc generalnie dla północnego wschodu aktualizacja, wydanie drugiego stopnia, no co by mógł teraz napisać człowiek z okolic północno-wschodnich części województwa dolnośląskiego? A znowu się nie sprawdziło. Tak. Straszycie na wyrost. No i porównując tą część do Legnicy, no porównania nie ma. Tak, tylko teraz mając obecną wiedzę, bo wtedy była niespółmiernie mniejsza, wszystko raczkowało w naszym kraju, jeżeli chodzi o prognozowanie, szczególnie takie amatorskie, chociaż już byli ludzie, którzy robili to dobrze. Z obecną wiedzą na pewno dałbym dla północy trójkę, bo na tym etapie powstawania układu derecho jest spore ryzyko, że w części północnej mogłoby się pojawić tornado, więc i tam trójeczka też by się znalazła. Suma summarum, wiem, że gdzieś tam, na przykład w Polkowicach, przebieg zjawiska nie był jakiś szczególnie gwałtowny. No czy powiało tam i tak dalej, ale to trójka, gdzie tam trójka? No nie ma co w takich sytuacjach wykreślać obszaru. To było już zagrożenie życia. I tak jak Kamil mówił, ja też bym nie wydał trójki. Aktualizacja owszem, bo wspominaliśmy, że warunki były naprawdę super, ale były znaki zapytania. I co wtedy? Wydajemy trójeczkę, a okazuje się, że jednak burza sobie nie poradziła z tą warstwą hamującą. Wszystko się działo bardzo gwałtownie i wcześniej nic nie wskazywało tak moim zdaniem, że zjawisko przybierze tak gwałtowny przebieg, tak rozległy. Było spore ryzyko burz superkomórkowych, burz, które mogą dać silny wiatr, ale derecho, no myślę, że nikt nie podejrzewał.
gdzieś tak przed godziną 17 czy 16. Więc no tutaj w pełni popieram to, co mówił Kamil. No nie ma co mówić. No zdecydowanie dobra robota stowarzyszenia, zdecydowanie dobra robota pasjonatów meteorologii. Pewnie i dobra robota Instytutu również, który generalnie też ostrzegał. Problemem jest później tylko to, że dopiero tak naprawdę aktualizacje prognoz chyba na dobre w IMGW weszły od teraz, od tego roku, że oni się tak naprawdę wzięli za aktualizację, wydają prognozę, po tej prognozie aktualizacja, a nie odbywa się to na zasadzie o 9 walniemy jedyneczkę i co się później będzie działo, tak, to tam jakoś to będzie, nie? A na drugi dzień komentarz synoptyka w kraju wystąpiło to i tamto. No trochę się zmieniło w tym instytucie. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, jakie były wtedy ostrzeżenia. Nie pamiętam, jeżeli chodzi o IMGW. Już wtedy po prostu miałem lepsze źródła informacji. Więc generalnie, czy można było ostrzec wcześniej trójką? Ja uważam, że nie. Tutaj się zgadzamy i chyba duża część meteorologicznego półświatka, że tak go nazwę. Zabrzmiało to jak organizację. Grupa, zorganizowana grupa. Półświatek. Łowcy burz, tak, półświatek. Ludzie z meteorologicznego, z meteorologicznej Polski, czy to amatorzy, czy to bardziej gdzieś zapaleńcy, uważam, że byliby podobnego zdania, że nie dało się wcześniej. Dwójka była jak najbardziej słusznym, optymalnym stopniem w początkowej fazie i w fazie takiej od razu wydania prognozy. Aktualizacja była, jak dla mnie, w bardzo takiej... w bardzo odpowiednim momencie. No po prostu nie można było tego zrobić szybciej, odpowiadając Łukaszowi. Aha, jeszcze tutaj widzę komentarz. Jak wyglądałoby DPOM na naszej klasie? No ja podejrzewam, że śledziki, że kupowalibyście nam jakieś tam te prezenty i ogólnie nikt by tego nie oglądał profilu, bo tam nikogo nie ma. Na naszej klasie? Jest tak? Dużo ludzi. No, jest, znaczy nie, baza danych jest ogromna na pewno, ale... Znaczy nie, no nie ma co ukrywać, że są pewne etapy w życiu internetu. Takim etapem był kiedyś IRC. Później takim etapem było gadu-gadu. Później takim etapem była nasza klasa. Teraz jest Facebook i ja jestem zdania, że za chwilę będzie co innego, dlatego też wielokrotnie powtarzam, że uciekamy stąd za jakiś czas, bo co będzie, jeżeli Mark obudzi się jutro i powie, nie, no wiecie co, ja przepraszam, ale ja mam to gdzieś, nie chcę mi się tam codziennie siedzieć i codziennie wprowadzać gdzieś tam, co tam leci. Nie, bo siostra zadzwoniła i teraz, dobra, to ja przez chwilę nie widzę komentarzy. Widzisz je u mnie. Nie wiem, jak ja to wyciszyłem wtedy. Więc może dojść do sytuacji, w której po prostu nie będzie takiego źródła jak Facebook. No, Facebook ma niesamowitą moc, tylko dlatego ja często powtarzam, tej mocy nie ma bez was. I nawet najlepszy content nie sprzeda się, jeżeli nie będzie miał wsparcia swoich czytelników. I dlatego też czasami o to wsparcie prosimy, bo jest ono mega ważne. No, co z tego, że my będziemy mówić teraz 2 godziny jeszcze raz takiego samego materiału, jak założymy nowy profil pod tytułem Pasjonaci albo Pogodowi Ekstremiści i nie będziemy mieli do kogo rozmawiać, więc no, taka jest prawda. No. Co by było, czy bylibyśmy? Ja żałuję, że mnie wtedy nie było. To jest naprawdę sytuacja, którą chciałbym zobaczyć z perspektywy człowieka, jakim jestem teraz i z perspektywy pasji, wiedzy i tego w ogóle, co robię w życiu pod tym kątem. Chciałbym to zobaczyć. Bardzo żałuję. Bardzo żałuję również niestety strat, które były, które dotknęły Legnicy. Niesamowicie ciężko się ogląda zdjęcia z naszego miasta. Pomimo tego, że wiem, że bardzo dużo takich lokalizacji na obszarze naszego Dolnego Śląska jest i każdy z was te wspomnienia swoje jakieś ma. Więc wyczerpałem temat pod tytułem, czy dało się ostrzec. Tak, dało się ostrzec. Zrobiło to kilka instytucji w tym kraju. Czy dało się ostrzec szybciej, jeśli chodzi o stopień trzeci? Nie. Dwójka jak najbardziej została prawidłowo wydana, trójka nie. I co? I tyle. Łukasz się zaczytał tak, w komentarzu. Paweł Hoffman napisał. Mam pytanie, jeśli burza jest wystarczająco silna, to czy jest szansa na to, że
tą siłę hamującą przerwie i wykorzysta ją jako dodatkowy zastrzyk energii siły. W pewnym sensie coś o tym mówiłem. Ta burza dokładnie to zrobiła i tą warstwę hamującą wykorzystała jakby na swoją korzyść, jeżeli chodzi o czynienie szkód, bo ta energia hamująca to jest stabilność w atmosferze, to były suchsze warstwy atmosfery i one spowodowały bardzo sprzyjające okoliczności dla schodzenia prądów wstępujących, bardzo silnych prądów wstępujących, o może tak to podkreślę. I czy ona sobie to jakoś dodaje? Nie, ale czasem to, że taka warstwa istnieje, nie znaczy, że burza się nie rozwinie, nieważne, że przełamie i nie jest powiedziane, że osłabi, wręcz przeciwnie. Ale no to są ekstremalne przypadki, to dotyczy tylko najsilniejszych burz, które mają wspomaganie na przykład frontu, niżu i tak dalej, i tak dalej. No, przede wszystkim ekstremalne warunki, no bo takie występowały tego dnia, przypomnijmy w tym roku naszą prognostyczną wtopę, gdzie warstwa hamująca była na tyle silna, a warunki na tyle słabe, że burza sobie nie poradziła z nimi i mimo wydania drugiego stopnia ostrzeżenia dla ściany zachodniej, jednak no, burze nie poradziły sobie z tą warstwą hamującą, a generalnie ta warstwa hamująca też opierała się na tych samych czynnikach, na których 23 lipca 2009, ale i energia, i wiatr, i to co się działo w troposferze z tym wiatrem były zdecydowanie mniejsze te parametry niż 10 lat temu, dlatego czasami do takich wtop dochodzi. Ale tak jak mówił Łukasz, odpowiadając na to pytanie, zresztą mu wyczerpałeś chyba tutaj. Co to było? Skrót do czego? MEMP? Memogenna nazwa. Być, to musiałby być PEMP. Pogodowi ekstremiści meteorologicznego półświatka. Żeby nikt nie podłapał. Na szczęście już jest coraz mniej osób, mało ogląda, także może nikt tego nie podłapie dalej. Bo ja ostatnio zauważyłem, nieważne gdzie, obserwuję sobie profil pewien, pojawiają się nasze dajburz, pojawiają się nasze inne rzeczy, więc... Ale dobrze, dobrze być cytowanym gdzieś, nie? Okej, będziemy chyba kończyć, bo wyczerpaliśmy temat analiz, przekroczyliśmy już drugą godzinę od 30 sekund. Nie chcemy się powtarzać w sumie. Tak, nie chcemy się powtarzać, a generalnie musielibyśmy chyba jeszcze raz opowiedzieć to samo o czym rozmawialiśmy w tej chwili. Można by było szerzej powiedzieć, ale prawdopodobnie raz, że używalibyśmy jakichś dużo trudnych pojęć, których się używa rzadko, bo tak jak Kamil pisze wam transmisję, no to nie pisze wam w jakimś skomplikowanym języku, tylko w prostym. No i my to rozumiemy podświadomie, pewne pojęcia, ale gorzej już mówić na ten temat ich używając, więc tutaj teraz, żebyśmy zaczęli pewnie dukać trochę i tak dalej, byśmy wchodzili na temat już takie bardzo zaawansowane, gdzie troszeczkę mieć trzeba takiej wiedzy podstawowej, jakiegoś przygotowania, żeby to ogólnie zrozumieć. Ja nie będę ukrywał, nie rozumiem jeszcze wszystkiego, cały czas się uczę. Uczestnictwo w życiu tego profilu szczególnie mnie też do tego zachęca. Nie powiem, w ostatnim czasie zdobyłem trochę nowej wiedzy. Nigdy nie twierdziłem, że dużo wiem na ten temat, ale dowiedziałem się sporo nowych. Nauczyłem się prognozowania już takiego, że ktoś to weryfikuje, nie, że ja sobie tam pomyślę w głowie, no w sumie sprawdziło się, tylko no już tak pewnie wiecie, prowadzimy analizy przed burzami i każdy tam jakąś swoją wersję prognozy prezentuje, więc no też was zachęcam na własny użytek, żeby czytać. Jest coraz więcej tych opracowań, jest teraz dużo łatwiej, żeby taką wiedzę pozyskać. Materiału wideo, zdjęciowego, tekstów jest cała masa i wiadomo, my po coś jesteśmy, możecie na nas polegać i tak dalej, ale dla własnego jakby poszerzenia horyzontów możecie zacząć troszeczkę czytać na ten temat i to co my mówimy czasem będzie też dla was czytelniejsze. Jeżeli oczywiście macie takie w sobie taką chęć poznawania świata. Dlaczego? Bo u mnie to zainteresowanie meteorologią zaczęło się właśnie od tych ekstremalnych zjawisk. Dlaczego one się pojawiły? Normalnie sobie jest jakaś tam burza, postrzela mocniej, słabiej, popada mocniej sobie, a tutaj mieliśmy do czynienia z czymś ekstremalnym. I skąd się to wzięło? Dlaczego? I tak dalej, i tak dalej. I pozwoliło to znacznie poszerzyć swoją wiedzę.
A jeszcze jak teraz musisz robić to dla wielu ludzi i być w tym dobry, kompetentny i tak dalej, no to już trzeba naprawdę zacząć się wdrażać bardzo mocno w temat. Co jeszcze? Może właśnie, może jeszcze o temperaturach, bo widzę, że zaczyna się troszkę szybciej. Aha, że szybciej się zaczną upały? To znaczy tak, ja ostatnio w transmisji nad morzem w sobotę mówiłem, że to upały będą czwartek, tak. Może środa, no, coś może szybciej wejdzie i faktycznie. Więc w dniu jutrzejszym zostanie wydane ostrzeżenie, pierwszy stopień przed upałami. Fajnie to brzmi, ostrzeżenie, ostrzega się z reguły, chociaż bardzo tęsknicie za tymi upałami. W dniu jutrzejszym na pewno na profilu pojawi się ostrzeżenie, albo nawet i może dzisiaj, zobaczymy, jest już późno, ale może jeszcze uda się coś tam przygotować z tego ostrzeżenia. Temperatury, tak właśnie sobie porównuję, teraz temperatury patrzę, jak one będą wyglądały na obszarze Dolnego Śląska, więc generalnie możemy mówić o tym, że padnie gdzieś nam 32 stopnie Celsjusza na obszarze województwa, ale przede wszystkim części środkowych i północno-zachodnich, przepraszam, zawahałem się przez chwilę, na obszarze województwa dolnośląskiego, w częściach centralnych i północno-zachodnich, nawet do 32 stopni. Później będzie jeszcze cieplej, przy czym najcieplejszym dniem tygodnia powinien być czwartek, zdecydowanie na pewno czwartek. Co do zjawisk konwekcyjnych pod koniec tego tygodnia, no to już widać, że zdecydowanie zjechały te warunki. Nawet porównując to do ściany wschodniej naszych sąsiadów, zdecydowanie te warunki się przerzuciły na wschód Polski. Wcześniej na linii Drezno i na wschód od Drezna coś tam się mogło dziać. Teraz już zdecydowanie ten wschód Niemiec jest czysty, bezpieczny, ale też trzeba pamiętać o tym, że tak jak jeszcze dwie aktualizacje teraz temu było to widać tutaj, przerzuciło się teraz na północny wschód, na południowy wschód Polski. Tak za chwilę może się to znowu przerzucić do nas. To jest loteria tak naprawdę. Łukasz coś chciał powiedzieć. No to cały czas po prostu bądźcie na bieżąco z profilem. Kamil o każdej zmianie was poinformuje. To jest jedyny. Nie Kamil, bo ja już wielokrotnie powtarzałem, no że... tak mówię, Kamil jako twarz profilu, jako założyciel i głównodowodzący. Bo jest nas więcej. Między innymi teraz czytałem informacje na naszym czacie od Patryka, że na naszą skrzynkę trafiły zdjęcia właśnie z 23 lipca 2009 roku. My jeszcze tak naprawdę może w transmisję wyczerpaliśmy, ale tematu Derecho nie skończyliśmy. Pojawi się materiał zapowiadany raz przez Kamila i na pewno fajnie będzie, jeżeli jeszcze podeślecie jakieś materiały, czy to wasze wspomnienia, czy jakieś zdjęcia, filmy i tak dalej. Wszystko bardzo chętnie przyjmiemy. Tak jest. Tutaj też właśnie apel do was, ponieważ jest bardzo dużo materiałów z Legnicy, ale ten materiał, który my dla was szykujemy, chcielibyśmy też oprzeć przede wszystkim na waszych wspomnieniach i na waszych zdjęciach, na waszych materiałach, bo profil jest robiony dla was i nie chcielibyśmy się posiłkować, póki co niestety musimy, nie chcielibyśmy się posiłkować zdjęciami z internetu, tylko chcielibyśmy posiłkować się zdjęciami waszymi, jako ludzi, którzy są z nami na co dzień. Dlatego bardzo mocno apeluję i bardzo mocno proszę do wszystkich, abyście przesyłali nam swoje materiały z tamtego dnia oraz króciutkie wspomnienia. Cały czas pojawiają się komentarze, cały czas też z tych komentarzy będziemy coś wybierać, coś przygotowywać, coś zabierać dalej i puszczać ludziom w świat. Ja widzę, że faktycznie na skrzynce odbiorczej pojawiły się zdjęcia z tego dnia od Łukasza z Legnicy. Łukasz, pozdrawiam, nie wiem czy jeszcze jesteś na transmisji czy nie, ale pozdrawiam Ciebie serdecznie. To jest jakieś boisko boczne chyba w parku miejskim, tak? Tak, bo to jest jeszcze to stare, tak? Mm-hmm, tam tak, jeszcze nie było jeszcze, tego nowego, tak, nie było tego. Tego orlika takiego pięknego, więc no na pewno wykorzystamy na pewno zdjęcia, już widzę, że Patryk odesłał, dziękuję Patryk za reakcję na skrzynce, więc to jest moment, w którym możecie nam przesyłać te zdjęcia, ja ten materiał postaram się przygotować na okres weekendu, to będzie również bardzo dynamiczny okres dla mnie, ponieważ pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć i jeszcze raz zaprosić was 27 w sobotę. Tak, 27 w sobotę mieszkańcy Legnicy będą wiedzieć, o czym mówię.
na Polanę Angielską w Parku Legnickim, nie mieszkańcom Legnicy, po prostu do Parku Miejskiego, na pewno bez problemu później traficie na festyn z okazji parku, przepraszam, festyn przyjaciół parku, tak się nazywa dokładnie, festyn przyjaciół w parku. Próbowałem namówić Łukasza, jednak niestety Łukasza trema z żaru. No, czy konkretnie nie lubię występować publicznie. Zdecydowanie lepiej czujesz się w takiej formie, tak, gdyby... tak, że mnie nikt nie widzi, ja sobie nie powiem, stresowałem się ogólnie przed dzisiejszą transmisją, nawet jeszcze w jej trakcie, dopiero jak już zacząłem tak prowadzić ten swój monolog, to troszeczkę to już wszystko zeszło ze mnie, ale jakoś ewentualne korzyści z tego, że jakaś tam satysfakcja, że pokazałem się w mieście, że coś dodałem, nie przemogłaby tej takiej niechęci i stresu przed właśnie tymi wystąpieniami publicznymi. Jakoś wolę sobie zaoszczędzić takich wrażeń dodatkowych i wiem po prostu, że Kamil tam zrobi dobrą robotę. No ja prosiłem Łukasza, żeby był ze mną, ale niestety... Ja mogę być tam, ale występować nie. No Łukasz właśnie nie zgodził się, żeby występować, a ja nie ukrywam, że jest to bardzo duże wyróżnienie pracy tych 6 lat, w trakcie których przechodzę z Wami przez tą pogodę. Łukasz jest od generalnie krótkiego czasu, ale wniósł w ten profil bardzo dużo, ponieważ jest człowiekiem bardzo mocno udzielającym się w analizach. Jest człowiekiem, który dzisiaj właściwie przejął stery nad tą transmisją. Nie tak ona miała wyglądać. Kompletnie sobie inaczej wyobrażałem plan tej transmisji, a Łukasz przejął stery, zdominował, zdewastował mnie, że tak powiem, tutaj. Po 10. No tak, no tu powiem ci, no, nie miałem nic do powiedzenia w ogóle. No. Nie miałem nic do powiedzenia, ale bardzo dobrze to zrobiłeś, więc dlatego Ci serdecznie dziękuję. No i zapraszam 27 lipca do Parku Miejskiego w Legnicy. Tam będziecie mieli okazję wysłuchać wspomnień wielu mieszkańców Legnicy. Mieszkańców, którzy brali udział w sprzątaniu parku. Mieszkańców, którzy widzieli to zjawisko na żywo. A dla mnie jest to ogromny zaszczyt, ponieważ zostałem zaproszony do takiej krótkiej opowieści, 10-minutowej opowieści na temat właśnie warunków meteorologicznych na Chłopski Rozum, czyli mniej więcej będę rozmawiał tak, jak rozmawialiśmy dzisiaj. Co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło tego dnia? Padło nawet pytanie, czy można tego było uniknąć, więc tutaj odpowiedź jest jasna, no nie można było tego uniknąć, bo nie można było, chociaż ja czytałem, że tak, że można, harp, trują nas i w ogóle jakby przestali. Oczywiście abstrakcja, nie? No może zapytamy Putina. No faktycznie, bo tam przecież co roku mają piękną pogodę na defiladzie, a gdzieś rozpylają jakieś srebro, coś tam się dzieje. Tak, Łukasz jest dobry. No tutaj pochwały lecą w kierunku Łukasza, ale pochwały zasłużone uważam. Naprawdę stanął dzisiaj na wysokości zadania. Bardzo dobra robota. Bardzo Łukasz dziękuję za pomoc przede wszystkim, bo to jest pomoc ogromna. Pomoc ogromna, zdecydowanie świetna robota i czapki z głów. Dziękuję za miłe słowa. Basia, bardzo chętnie poznam Twoją relacje. Widziałem Twój komentarz, fajnie to opisywałaś, bardzo tożsame z moimi wspomnieniami. Fajnie byłoby też, jakbyś to rozwinęła, być może gdzieś to zamieścimy. Co tutaj jeszcze widziałem? Aha, Alicja, tak, 10 minut. No te słynne końce transmisji. Nie, naprawdę. Kończymy transmisję, kończymy, bo tak, nie ma już o czym opowiadać. Powiedzieliśmy Wam dużo, bardzo dużo, ale nie wszystko. Może w tym tygodniu będziemy jeszcze poruszać ten temat, ponieważ rocznica to nie jest tylko jeden dzień, ale przygotowywaliśmy Was na nią 2 dni, więc przygotujemy dla Was jeszcze jakieś informacje pewnie pojawiające się w następnych dniach. Jest bardzo dużo materiałów wideo, bardzo dużo wspomnień Wy również zamieszczaliście w swoich komentarzach, więc na pewno będziemy publikować jakieś materiały jeszcze w ciągu tego tygodnia. Jest ekipa, która troszkę pomaga na profilu, więc ja nie jestem sam. Jeśli ja nie mogę czegoś wrzucić, bo pracuję, to wrzuca to ktoś inny i tutaj będziemy sobie spokojnie mogli poradzić. Będziemy kończyć. Ja przypominam tylko tyle, że od jutra upały powyżej 30 stopni, przy czym najcieplejszy dzień tego tygodnia to powinien być czwartek. Od piątku troszkę ochłodzenia, ale niestety nie widać opadów deszczu, przede wszystkim takich niezwiązanych z konwekcją, a ta konwekcja to będzie bardzo losowo, bardzo lokalnie, gwałtownie powinno zrobić się
może gwałtownie to za duże słowo, ale silne burze generalnie powinny przechodzić gdzieś raczej na obszarze w tej chwili Polski północno-wschodniej. I zwróćcie uwagę, jak to brzmi, ponieważ jeszcze przedwczoraj rozmawialiśmy o tym, że na ścianie zachodniej. Mhm. Jak to wszystko właśnie te warunki latają po całym kraju. Więc dziękujemy. Ja bardzo dziękuję Łukaszowi. Bardzo dziękuję Wam za bardzo aktywny udział w tej transmisji. W przeciągu tych 2 godzin pojawiło się, już sprawdzam w tej chwili, pojawiło się 400 komentarzy, wynik jest nieodświeżony, bo 401 było parę minut temu, a wchodziły nowe, ale to nie jest ważne. Dotarliśmy do 30 tysięcy ludzi, 30 tysięcy osób słyszało to, co mieliśmy do przekazania, to jest bardzo dobry wynik i nie byłoby tego wyniku, gdyby Wy, nie byłoby tego wyniku, gdyby nie Łukasz, za co mu jeszcze raz serdecznie dziękuję. I co? Łukasz się nie chce pokazać na transmisji, to ja tylko jeszcze raz powtórzę. W transmisji pomógł mi Łukasz Jaśkiewicz z Legnicy, żeby nie było wątpliwości. Tak, mieszkaniec Legnicy, lokalny patriota, szczęściarz do ekstremalnych burz. No i gość z dobrą pamięcią do nieistotnych rzeczy. Dobra, będziemy kończyć. Serdecznie dziękujemy Wam za poświęcony nam czas, za poświęcony nam wieczór. Czy jeszcze? Już chyba nie. Już się ludzie z nami żegnają. Na koniec zostało... Nie, bo ekipa. Wiesz co? Mi się tak wydaje, że już tak żegnają się na zaś, żebyś Ty jeszcze przeczytał, że oni... Aha, też się tak, z Tobą żegnają. Bo Ty mówisz, daj burz i ciach. Tak, i jeszcze Paweł, widzisz, wtrąci. Paweł, świetny wykład, proszę o więcej takich. No, no to wie, to o czym moglibyśmy teraz porozmawiać w kolejnym wykładzie. Dziękuję za wszelkie udostępnienia tej transmisji. Będę Wam wdzięczny. Widzę, że Dawid już o tym wspomniał. No i cóż. Tak właśnie, udostępniajcie, bo to jest, to była bardzo dobra transmisja, tak uważam. Mimo tego, że bardzo długa, to była bardzo dobra transmisja i mogę śmiało powiedzieć, że jedna z chyba najlepsza transmisja, pomijając te burzowe, w których też się bardzo dużo dzieje, to była najlepsza transmisja. Raz jeszcze serdecznie. Niemiec nic nie przebije. No Niemiec, no ale też nie tylko Niemcy, no pamiętasz Bolesławiec? Nie, no nie, naprawdę mieliśmy fajny ten wypadzik. To chyba było to, co, o czym Ty wspominałeś, że były warunki na dwójkę, a później tak, no nie do końca, tak? To było w tych warunkach, ale... Co, że była dwójka, my byliśmy wtedy tam z Gorzelec, Bolesławiec. Nie. Tam, gdzie była dwójka, to się w ogóle nic nie działo. Tam, gdzie była dwójka, a u nas nie siadła ta dwójka, to my pojechaliśmy na Żary. Wtedy na Gorzów w Wielkopolsce. Aha, o tym. Tam, gdzie nas komary ciosały. To wtedy na Dolnym Śląsku, na Zachodzie nie działo się nic takiego szczególnego. Mhm. W tej, w której my byliśmy, to też była dwójka. Nie, to była jedynka. Wtedy byliśmy w jedynce. Mhm. Gdzie było 1300 ludzi na transmisji, co Tomek stał z parasolem tam na poboczu, co ja obiektyw zgubiłem. Też tego nigdy nie zapomnę. Bardzo fajny wypadzik i pozdrowienia dla ekipy Wschód. I no i dla Patryka, którego mam nadzieję poznać. Bo tak wychodzi, że my się znamy na razie tylko przez Facebooka, a fajnie byłoby coś połowić. Tylko czekamy na warunki. Czekamy na warunki. O warunkach będziemy Was informować na bieżąco. Życzymy Wam spokojnej nocy. Przemawiał dla Was Łukasz Jaśkiewicz i Kamil Misiak. Dziękujemy Wam serdecznie, życzymy spokojnej nocy. Daj burz, Dolny Śląsk. Dobranoc. Trzymajcie się, cześć.